Dzień dobry, wieczór, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnej już chyba z miesięczną przerwą transmisji z gry Final Fantasy VII Rebirth. Mam nadzieję, że muzyka nie gra zbyt głośno teraz. I cóż, przez miesiąc nie grałem. Ostatnia transmisja była 11 marca tego roku. Dzisiaj jest 10 kwietnia. Więc zbyt długa przerwa to, zbyt długa i gwarantuję i obiecuję, że naprawdę nie grałem samodzielnie. Czekałem na was, moi drodzy widzowie, z którymi teraz chociaż częścią z was się przywitam, moi drodzy. Więc witam Secretmana, Veito, Kasię Katharsis, Łukasz Jodłowski jest z nami, Arcycier i Slawko, i jest Medivitian i Aleksandra Świątek i Ranaste i Okrutnik, który na pewno będzie mieć mnóstwo dobrych rad odnośnie gry, pewnie już skończył. Maverick 85, Antemos, witaj mój drogi, Archer, Blood Death, Multi SJ, Bex, Paweł Civilis, Lubo, Bodzio, Syntmuza, Sokoliowat, Emil S., Secretmana raz jeszcze witam i Bounty Huntera witam, Jareckiego i Banana H24, Labrio, Yasino 88, Sekiro nie dało mi w kość, Sekiro jest wspaniałym nauczycielem wytrwałości, Rafale witam, Szuwarka witam, dziękuję serdecznie, BJ Sojera witam, Wilka Stepowego i Shantu, i jest P, i jest Huger.pl, i momencik, przeskoczyło coś tutaj. Przeskoczyło, co przeskoczyło, jest Huger.pl, BJ Sawyer, Wilk Stepowy, witam, o, Kunik i Nutcracker i Polish Army, jeszcze raz Szuwarek, i Kacper G i jest, jeszcze raz Arcyciernia, witam, będzie może grany Broken Roads? Nie, raczej to nie będzie grane. Nie podoba mi się, znaczy to nie jest gra chyba w moim klimacie, to jest... Opera mydlana, nie dla mnie, dla nastolatków. To już dawno nie jestem nastolatkiem i nie lubię oper mydlanych. 87 bit, witam. Labrio, Emil S i Christy 147, witam serdecznie. I Szakalika, witam bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Co tu dużo mówić? Jestem zaopatrzony w wino, jestem zaopatrzony w pyszną... zieloną herbatę, której dostałem dosyć dużo od mojej drogiej Dajbadyla. Jestem zaopatrzony w wodę sodową w dużej ilości, więc nie pozostaje mi nic innego, nie chwycić za pada. Pada mam tutaj. Michałowie, witam. Witam Agnieszkę. I cóż, będziemy zaczynać. Włączę pada. W ogóle przestawiłem, jak już wcześniej chyba mówiłem, przestawiłem troszeczkę moje konsole. Przedtem stały tutaj koło mnie. Teraz poprowadziłem długi kabel, który nie widzicie go, bo schowałem go pod sufitem w tych półkach. O tutaj się ciągnie, tu. Za tą półką idzie do PlayStation, który jest za moimi plecami. Dokładnie. I Szuwarku, serdecznie dziękuję za podarowanie wsparcia. Dołącza Kunik, Laureli, Huger.pl, Kagen i Kumek. Dziękuję mój drogi Szuwarku za to. Bardzo, bardzo. Co z CP2077? Na razie musi poczekać. Są inne rzeczy. I jeszcze... A to chyba coś innego, Arcycierni. To w takim razie o czymś innym. Ale to też coś z Rose. To przepraszam. To pomyliły mi się gry. Myślałem o czymś innym. O takiej grze, która wygląda jak właśnie animacja dla nastolatków zrobiona. Dobra, przełączamy na grę. Co z unboxingiem? A właśnie, unboxing z 2077. Backshot Roulette? Nie zerkałem. Nie zerkałem na Backshot Roulette. Dobra, włączyłem sobie pełen ekran. I kontynuujemy. Resume playing from where you left off. Czyli kontynuujemy grę z miejsca, w którym zakończyliśmy przygodę. Lakerze, witam. Jaki mam plan przejścia na dzisiaj? W sensie, że odnośnie co zamierzam robić Final Fantasy VII? Nie mam pojęcia. Pobiegam sobie pewnie trochę tych wież, odwiedzam. Albo może już pójdę zgodnie z fabułą. Tutaj widzicie, jest Yunnan i do pod Yunnanu trzeba pójść do tej wioski. Ale nie wiem, co będę robił. Natomiast ogólnie plany transmisyjne są takie, że mam nadzieję, że w piątek wróci Thief. Bo jutro mnie nie ma. W sobotę
może znowu Final, albo może Zach McCracken, zobaczymy. W niedzielę Sekiro, niedziela dla Sekiro jest. A co będzie w przyszłym tygodniu? Na pewno w przyszłym tygodniu będzie No Rest for the Wicked, to dzień po moich urodzinach będzie, chyba że uda mi się dostać wcześniejszy dostęp. No zobaczymy. Jaro, witam. Masz dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego, Jaro. Wszystkiego najlepszego, młody człowieku. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Segment retro, w sensie po przejściu gier z Lucasfilmu. Jestem otwarty na propozycję, ale możliwe, że w końcu zrealizuję ten mój plan przygotowania, ale to raczej nie na transmisję, tylko bardziej takie opowieści, eseje. Gry, które zmieniły moje życie, coś takiego. Zaczęłoby się od Ponga, to byłby krótki filmik, później byłby na pewno Nightlaw i ogólnie gry od Ultimate Play the Game, byłby Bruce Lee, pewnie byłby Boulder Dash, pewnie byłby Strike Force Cobra, no Strike Force Cobra byłby na pewno. Pięknie ta gra wygląda, nie? To jest... Ale nie grałem, wiecie, zupełnie nie pamiętam, teraz mam nawyki z tego, z Sekiro. Jeśli chodzi o walkę. I nie pamiętam, jak się walczyło z Sekiro. Dobra, użyjmy jakiegoś zaklęcia. Blizzard... Thunder. W zasadzie powinienem powiedzieć na nim analizy, nie? A jest podatny na mróz. Exploiting the elemental weakness will pressure them. Dobrze. Nevraście, witam. 46. No to jesteś jeszcze młody, jeszcze, ale to super, że się czujesz na mnie. Ja też się czuję na mniej niż mam. Ja równo za tydzień mam urodzinki, więc może zrobię jakąś transmisję urodzinową. Kto wie. Ale go schillowałem. No bo to jest Ignis, czyli od ognia. Ignilisk. Pięknie. Powiem tak, w ogóle zamówiłem sobie Sekiro w wersji pudełkowej na PlayStation. Jutro powinno przyjść. Ta gra mnie po prostu pochłonęła. Pochłonęła mnie. Sekiro jest fenomenalne. Ile będzie subów do 36 tysięcy? Drogi Multi SJ, jak się postaramy... Poczekaj. Dzisiaj wrzuciłem krótki filmik o Falloutie. Brakuje 81 subskrypcji, więc jest szansa, że w ciągu 7 dni to musiałoby być po 12 subskrypcji dziennie, 11-12 subskrypcji dziennie. To jest szansa, że dojdzie do 36 tysięcy. Trendy są takie, że trudno powiedzieć. Czasami bywa, że przybywa 50 subskrypcji na dzień, a czasami bywa tak, że w ciągu tygodnia ubywa 10, więc ja nie kontroluję tego tak dobrze, nie wiem jak to. Oczywiście, że mógłbyś jakąś aktywność mi zasugerować. Podejrzewam, że pójście do Chadleya i stoczenie walki z jakimś przywołańcem. Czy po Sekiro będzie First Samurai, Kacprze? Tak, taki mam plan wstępny. Że po Sekiro First Samurai albo Ninja Gaiden. Ale chyba wcześniej First Samurai, bo obiecałem First Samurai, a ja lubię dotrzymywać słowa. Stosuj Mikiri, właśnie. Jest druhy takie do stosowania. Właśnie, tak. Tak więc P, proszę bardzo, sugeruj. Ja chętnie przyjmę sugestie. Tu pozbieram jeszcze jakieś piece of timber, czyli kawałek drewna. No, zamierzam sobie kupić jakiegoś whiskacza dobrego. W ubiegłym roku dostałem pysznego od pewnej wspaniałej osoby. Pysznego whiskacza dostałem. Tak. Chociaż ogólnie... Przepraszam, właśnie się odzywa owa osoba. Phoenix VR byłby dobrą rozgrzewką, tylko wpierw trzeba znaleźć ołtarz w świecie. Okej. Okay. A nie Chadleya trzeba znaleźć, bo popatrzmy sobie na mapę naszą. Tutaj mamy Chocobo stop. Tutaj mamy tą walkę, którą stoczyłem ostatnio, ale nie,
nie wypełniłem wszystkich chyba wymagań, bo tam trzeba było wywrzeć presję na przeciwniku, na tym biesie latającym, a ja zrobiłem wszystko chyba oprócz wywarcia tak. Nie zrobiłem pressure an enemy. Dałem stagger, dałem defeat the enemy within the time limit, natomiast nie dałem pressure. Jack Daniels singla okej, to można sprawdzić. Zastanawiam się, czy nie wrócić do tego Fonadu i go spróbować klepnąć. Fallout jutro ma premierę. Bardzo czekam na tego Fallouta, zwłaszcza, że Filip się zachwycał nim na ostatniej naszej rozmowie. I ogólnie czytam bardzo dobre opinie na temat tego serialu. Jak jestem poniekąd z jednej strony zaciekawiony, no ale z drugiej strony Filipowi też się bardziej niż mnie podobał problem z życiem. Więc no zobaczymy. Liczę na coś ciekawego. Dobra, sprawdźmy co ty. O, jeszcze go nie zbadałem. To zbadajmy. Abilities. Nie abilities, abilities. Assess. Zbadanie. Secret Manie, mówisz? To zobaczymy. Jeszcze tego latającego dziada spróbuję załatwić. Tego, z którym sobie nie poradziłem ostatnio w pełni. Momencik. Gubię się z interfejsem, co ty się... Efekt Sekiro. Zapomniałem, jak się gra. Oj, Cloud w ogóle zaraz mi umrze chyba. Teraz jak się blokuje? Switch, evade. O, tu R1. Już wiem, jak się blokuje. Nie L, tylko R1. R1. Momencik, bo marszy co ręki. Przez wczoraj ukończyłem Rebirth po 110 godzinach. Fantastyczna przygoda. Pozdrawiam z drugiej zmiany w pracy. Pozdrawiam marszczyco rękiego. Piękna ksywka. Macie naprawdę bardzo, bardzo interesujące pseudonimy. To jest gdzieś tutaj, tak? To jest chyba... Tak, to jest tutaj. To spróbuję go pyknąć. O ile on się pojawi znowu. O, retry. Właśnie, retry. Polał za 7 godzin. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, co mi... Inflicting enough damage will cause it to retaliate with a violent attack, but evading this attack will pressure it. Czyli muszę unikać jego ataku. Jest... Cześć, Lolu. Jest podatny na wicher. No dobrze. No, skaczkopia. Mai nam cały czas opowiada, co to jest za stwór. Spells. Aero, proszę bardzo. Dobra, ja zaraz zginę tutaj chyba. Dobra, wyleczmy się trochę. Potion wystarczy mi? Wystarczy. O, jest pressure, ale chyba... Oj, chłopie, ty się lecz. Czy ja mam przy nim leczenia? Nie mam przy nim leczenia. Przełączmy sobie na... Ona też nie ma leczenia. Erith ma leczenie. A? Nie, ona ma te swoje dziwne, buziarskie rzeczy. Dobra, muszę chyba użyć przedmiotu.
High potion. Chyba coś źle robię. Items, znowu high potion. O, coś chyba rzeczywiście... Coś mu robię, jeśli chodzi o wybieranie na nim presji. O! Cloud Fall Unconscious. To nie, to taki nie był plan, proszę Państwa. Phoenix Down na Clouda. Kurczę, co tu się dzieje? Co ja robię źle? Wszystko zapewne. Zapewne wszystko robię źle. Items. High Potion. To już jest ostatnia na tego dziada. A, już mam pressure an enemy. Dobra, to mogę go bić. Dobra, bijemy. Wicher. Wicher, proszę Państwa. Wicher. Dobra, jeszcze nie. Dziewczyna, któraś ma wicher? Ma wicher. Proszę wichrować go. Chyba trzeba użyć Synergy Ability. Nie mogę jeszcze. Już mam limit na bity chyba. Pawle, nie pamiętam, jakim gram chyba. To jest chyba performance. Synergy Abilities. Nie mogę jeszcze użyć. O! Uciekłem tutaj. Dobra, jest ten limit, czy nie ma tego limitu? Czemu nie mam limitu? A no bo oczywiście, bo jeszcze go nie naładowałem. Brawo ja, brawo ja. Ojku. Tak to jest, jak się wraca do gry po miesiącu i się totalnie nie kojarzy, co było. Nie powinienem tak długo czekać, zwłaszcza, że to jest taka fantastyczna gra. Mist High Potion. Dobra, teraz limit. Cross slash. Dobra. Synergy abilities, proszę bardzo. Firework blade. On na dół. Mam wrażenie, że gra działa znacznie lepiej niż działała. Jest. Yes, pressure, enemy stagger, defeat. Wszystko zrobione. Już sprawdzam, jak ten. Tak, mogę pograć po pierwszych łatkach. Wydaje mi się, że gra działa znacznie lepiej. Znacznie lepiej działa, proszę Państwa. Ale sprawdźmy, jaki to jest tryb teraz, bo ja nie wiem nawet. Nie, czy nie pamiętam. System, options, graphics, performance sharp. Proszę, czyli gram w tym wysokiej jakości. No i bardzo płynnie działa. Bardzo płynnie działa. To nie jest performance, proszę Państwa. To jest sharp. W każdym razie, odpaliłem też dzisiaj Stellar Blade demo. Pięknie to wygląda. Jest totalnie abstrakcyjne, ale wygląda pięknie. Dobra, co ja powinienem zrobić? Powinienem się podleczyć. Był patch, tak, to widziałem, że był, bo miałem informację, że mi się gra zaktualizowała, natomiast nie śledziłem notek, jakie się pojawiły. Czy ja mogę się
Zastanawiam się, czemu nikt z Państwa nie ma żadnych zaklęć leczących. Gustapie, dobry wieczór. Boże, Łukaszu, naprawdę Dead Space odnowiony się źle sprzedał? To fatalnie. Hashiro, witam. To fatalnie. To świetna gra była. Znakomita gra. Jeśli to jest prawda, to bardzo źle. Dobra, gdzie jest Red 13? W ogóle ja mam Reda 13 tutaj w ekipie? O, mogę przełączać pomiędzy ekipami. Dobra, to wezmę sobie bez tę. I spells, cure. Że Barret ma cure leczenie. Tak, powrót do Witchfire jest bardzo wskazany, bo dzisiaj wyszła ta łatka z Galeonem latającym, więc na pewno wrócę i może na transmisji też, bo Witchfire jest bardzo, bardzo fajną grą. Cześć, Aniu. Jesteś, pamiętaj, Elden, a później Sekiro. Dobra. Hashiro, dziękuję. First strike! Spells. Blizzard. To jest Blizzard? Blizzard, tak. Chill. Już wszystkie rozwalone. Dobrze. A, okej. Okay. Nie gram w jakości, tylko performance został dwa tryby. Sharp i soft. No to ja gram w trybie sharp. I wygląda moim zdaniem bardzo ładnie. Zobaczmy sobie tutaj. Zastanawiam się, czy nie warto jeszcze pójść do tej wieży. I chyba pójdę do niej, wiecie, bo to jest... To są fajne odkrycia i może będzie na przykład znowu jakiś ten... Ta gra taktyczna, nie? Fort Condor, która jest super! Fort Condor jest super! Ta gra ogólnie jest super. I mam nadzieję, że mi wybaczycie to powolne tempo mojej rozgrywki, ale... Muszę po prostu powrócić. Ja zapomniałem, że muszę z tego zrobić tę miniaturkę jakąś. Red na Chocobo to jest jeden z najpiękniejszych widoków. Po prostu szlachetność, wyniosłość, królewskość tego widoku powoduje szczęście na mojej twarzy, wywołuje szczęście na mojej twarzy. Dobra, biegniemy. R2, dash. Ja dobrze dashuję, jeszcze mogę sobie dać tutaj przecież kropeczkę. Drop pin. O, proszę. Ha, dashujemy. Oj, popatrzcie, mamy tutaj jeszcze jedzenie. Dobra. O, tutaj, poczekajcie. Też są rzeczy. O co chodzi ze Sweet Baby, z tą terrorystyczną organizacją, która się wcina w to, jak mają wyglądać gry? Z terrorystami się nie dyskutuje. Terroryści i szantażyści, tak bym ich określił. To bardzo łagodne określenie też jest w sumie. Proszę, ile ja tego zbieram tutaj? Rubin! No. Powiem tak, nie mogę się doczekać. Kiedy wyjdzie wersja PC-owa i kiedy przyjaciele z ogrodu Balamp się za to wezmą, nie wiem, czy Robin się dzisiaj pojawi na transmisji, czasami bywa. Jak jest, to pozdrawiam. I jeszcze raz mówię, że jeśli będę mógł w czymkolwiek pomóc, to z dziką rozkoszą. A, właśnie, ta bohaterka. Najśmieszniejsze jest, że zobaczyłem w końcu ten zwiastun i ja nie wiem, czemu tą dziewczynę zrobili brzydką, bo ta aktorka, która ją gra, jest naprawdę w miarę atrakcyjną dziewczyną. Może nie jest skończoną pięknością, ale no, ładna dziewczyna. A tutaj zrobili, no nie wiem, albo coś jest z animacją, albo coś jest
tak zwanym rigowaniem kości w tej grze, że no nie wygląda to dobrze. Nie wygląda dobrze. O, popatrzcie, jakiś kolejny potwór. Just Mef, witam. Będę oglądał Fallouta, oczywiście. Tom GTP, dziękuję za powitanie i witam wzajemnie. Niedzielny artysto, gratuluję Światłowodu. Ja w ogóle, mi w marcu minęły 3 lata Światłowodu i od kwietnia będę płacił mniejszą stawkę, czyli uwaga, będę płacił nie 1200, a 600 zł. O połowę mniej. Dobra, czy mogę coś tutaj wyczuć na przykład? Doesn't sense anything. To zejdźmy z Chocoba. Dismount. Tak, już 3 lata. Już 3 lata. Dzień dobry panu potworkowi. Oj. Zemp. Teraz, co on jest? Muszę go przeanalizować. Przeanalizujmy dziada. No, powiem tak. Będę mieć też trochę większą szybkość, tak? Bo zwiększą mi, będę mieć pół giga, pół giga. Pewnie ciut więcej nawet się uda uzyskać. Największa zaleta tego łącza to jest to, że to jest łącze biznesowe, jest tylko dla mnie. I naprawdę, no, ono ładnie działa. Ono ładnie działa. Przez 3 lata miałem 2 awarie. Jedna była tam 3-godzinna może, jedna była półgodzinna i tyle. I to nie było, że dotyczyły mnie, tylko ogólnie w całej Polsce coś się działo. Więc ja jestem z tego łącza bardzo zadowolony. Panie, ja tutaj, ja grałem w Sekiro, ja potrafię parować, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, spells. Co tam, Blizzarda? Blizzard... Mogę lepszego Blizzarda wrzucić? Zemzelet. Ha! Chłopie, miałeś blokować. Tamten padł. Zemzelet defeated. To jeszcze ciebie, Tonadu, sprawdzimy. Ciebie też nie mam sprawdzonego. Więc włączamy zdolności. Idziemy do SS. Na całe szczęście mój światłowód, kurczę, żebym tylko nie zapeszył, jest tak poprowadzony, że został zrobiony już po wszystkich remontach dróg, więc obecnie raczej nic go nie ruszy, chociaż oczywiście zawsze jakiś wariat z koparką może się pojawić. Dobra, tutaj muszę użyć wichru. Gotta be careful. Ojej, że zdecydowanie musisz być careful. Careful musisz być, że hej. Ale oczywiście jest tutaj drogi Barret. Barret, lekarz, który cię jak cię Barret leczy. Teraz damy sobie Aero. Staggered, super. No to teraz Red 13 go dobije. Jest! Pokonane! Tornado defeated. Teraz idziemy na górę, żeby tę wieżę odpalić. Mavericku, wydaje mi się, to jest tylko moje gdybanie. Nie mam wiedzy takiej, ale z tego, co słyszałem, ten, który jest na słupach, to ma większą potencjalnie awaryjność z tego powodu, że jest bardziej narażony na wiatr po prostu. Wiatr, jeśli jest słupy, łatwiej chyba uszkodzić w jakiś sposób. Ja słyszałem o Egipcie coś, tak? Że Kratos w Egipcie, bo ja bym bardzo chętny. Najchętniej to bym w ogóle zobaczył, wiecie, Kratosa walczącego ze Swarożycem, i Trygławem, i Perunem. To by było coś pięknego. I z Babą Jagą. Proszę bardzo.
No jak dużo widzę. Kolejne rzeczy mi się pojawiły. Ale teraz już pójdę do Junona. Natomiast coraz więcej badam świata. Part 11 increased to 3. Ponoć maksymalny to jest 10. Niełatwo go osiągnąć. W każdym razie, moim zdaniem, znaczy ja bym się bezpieczniej czuł, gdybym miał, tak jak ja mam poprowadzony w ziemi, ekipa była z koparką, wykopała, położyli w specjalnych otulinach, specjalnych osłonach kabel. Raczej mu się nic nie powinno stać i liczę na to, że już tak zostanie. Magni, nie. Ja jestem... Ja patrzę na tą grę z wielką przyjemnością, z zachwytem wręcz. Jest dla mnie taką odskocznią. Można by... O, poczekajcie, to jest... Wąchajże. Co ten znak zapytania znaczy? Senses something nearby. O właśnie, scent. O, jest! Idziemy, Czokobo! Bobry rozwaliły raz kabel. No to u mnie bobrów nie ma. Dobra, jak mogę skoczyć? Terrain actions, po prostu. Wąchajże. Gdzieś tutaj, w skale jest. O, tu! Dziobaj, dziadu. Expert excavator. Dostałem osiągnięcie, trofeum. Witam Błażeju. Pies jeździ na strusiu, to jest wspaniałe. Magni, ja po prostu traktuję to jako doskonałą zabawę. Ogólnie ja mam taką naturę, że raczej doszukuję się pozytywów niż negatywów. Nie zawsze, bo są rzeczy, na które jestem uczulony, na przykład gra Firewatch, którą obiecałem przejść, jak będzie 100 tysięcy subskrypcji, więc jestem bezpieczny. Bo 100 tysięcy subskrypcji to przy obecnym tempie, jak będę miał 60 lat, to znowu też nie jest tak daleko do 60 lat. To jest znakomita gra też właśnie do interakcji z czatem, bo można spokojnie sobie, przynajmniej podczas eksploracji otwartego świata szczególnie, bo kiedy się toczy fabuła, to już mniej, ale podczas eksploracji otwartego świata można spokojnie sobie tutaj porozmawiać, powymieniać się myślami i wrażeniami. Zemzelecie, drogi! Ja wiem, na co ty nie jesteś odporny. Ty nie jesteś odporny na aero. Miałeś nie być odporny na aero. Co za zemzelet? Baret, proszę mnie wyleczyć. Dobra, przełączę sobie po prostu na Bareta. I teraz proszę, mój drogi, wyleczyć Clouda, bo Cloud jest jakąś pokraką. Dobra. Baret przez chwilę był ociemniały. A nie jest ociemniały, po prostu nie mam punktów magii. Znaczy, muszę eteru użyć. Nie mam eteru, muszę zrobić sobie eter. No dobra. Symbianie tak. Stagger, super. Dobra, to teraz mogę znowu wyleczyć Reda. Czas, czy na pewno wbich... Nie no, mróz na niego, ja złego zaklęcia użyłem. Mavericku, u mnie obecnie jest 400-400. Chociaż tam czasami dzięki uprzejmości znajomych z Vectry mam odrobinę więcej. Natomiast to jest zawsze 400-400. Nie mam spadku. To teraz mam mieć 500-500.
taka poprawa. O, co to jest za znaczek? Znaczek zejdź. Czekajcie, jeszcze będę musiał chyba sobie przygotować... Wejść do menu rzemiosła. Czekajcie, mi się wydaje, czy koty coś się wydzierały przed chwilą. Nie material and equipment, tylko... Item transmuter. Potion. Ile potrzebuję? Mogę zrobić high potion. Też mogę zrobić. I mogę zrobić jeszcze jedno high potion. Tyle. Mogę zrobić ether. Nie, do sage potrzebuję. Boże, jak to jest? Szałwia, tak? Sage to jest szałwia? Dobrze pamiętam? Tomaszu, witam. Arczerze, ale będzie live The Sterile Blade, kiedy gra wyjdzie. A może będę mógł wtedy o grze troszkę więcej powiedzieć. Będzie też chyba transmisja z Zaul, czyli tej Metroidvanii osadzonej w Wakandzie. Dobra. Czyli niestety nie mogę więcej zrobić. Więc jeszcze tak, jest jeden problem. A Erith nie ma leczenia. Baterie. Fire and Ice. Max AP. No nie ma. Nie MPR. No dobra, niech jej zostanie. Nie będę. I tak z niej teraz nie korzystam. Nie korzystam z Aerith. Czy Aeris raczej, jak powinno to być. Dobra, jedziemy do Yunnanu. Jedziemy tam, gdzie Hanas opowieść. Under Steel Sky. Head for Under Yunnan. Poziom 21 jest proponowany, ja mam 22, więc może być. Gustapie Jusson. Jusson to była gra. Chodź, Czekobo, wskakujemy. Jazda. Właśnie, Jusson muszę skończyć. Bardzo ciekawie zrobiona mechanika wspinania. Nie tak dobrze oczywiście jak w grze The Climb, w której w wirtualnej rzeczywistości się wspinamy. No ale to wirtualna rzeczywistość w takich grach to jest coś, co trudno raczej przeskoczyć w grze naleśnikowej, płaskiej. Proszę zbierać. Two pieces of timber. Oh yes, sprig of sage, gałązka. Tutaj mogę wejść? Tak. Dash. Mavriku, dla mnie 30 klatek jest... Niczym mi nie przeszkadza, naprawdę. Jeśli jest stała i nie skacze 30 klatek, to nie widzę w tym nic złego. Zwłaszcza w takiej grze jak Hellblade, gdzie tam raczej, bo nie wiem, bo nie grałem, ale raczej nie będzie super szybkich sekwencji. 60 klatek to w bijatyce, tak, jak najbardziej, w strzelance, ale w takim Hellblade'zie? Dali Bóg. Jak się wychowałem, może nie wychowałem, jak się wychowałem na Commodore 64 i w trzech klatkach na sekundę i na Amidze FPS-ach dwie klatki na sekundę, to przeżyję i 30 klatek w Hellblade. Byle było rzeczywiście to 30, a nie skakało między 60, 30, 10, 15. Nie? To jest... Dobra. Idziemy dobrze? Chyba źle polazłem. Totalnie źle polazłem, bo... No tak. Powinienem iść tutaj. Under a Steel Sky. Damy sobie... Panie Cloud, pan wywiódł całą ekipę na manowce. No tak, ja będę mógł zagrać na PC-cie, na mocnym PC-cie i podejrzewam, że także będzie na GeForce Now. Więc w ogóle będzie można to odpalić super. Oj, nie skoczyłeś chłopie. Fleetwing.
Ja przełączamy na... O, proszę, Litwingi, rozwalasz trafę. I załatwione całkowicie. '85 rok, mój drogi, no to za rok 40, no to już, szlachetny wiek. Dobra, knijmy sobie. Zbierajmy jeszcze tą Sage. Kurczę, Sage zapomniałem, naprawdę. To chyba nie, jednak nie jest szalone. Ja nie mam w oczach takiego znakomitego elementu badawczego, jak niektórzy, jak na przykład John Linneman z Digital Foundry, który tam widzi, jak jest jakieś rwanie przez milisekundę i on zauważa te takie rzeczy. To ja tego nie zauważam w ogóle. Tak mi się wydaje przynajmniej, że albo nie zwracam na to uwagi. Przyzwyczajony jestem do tego, że czasami coś szarpnie. Jeśli nie spowodowało to na przykład mojego zgonu w grze, tylko właśnie takie delikatny przeskok czegoś, to zapominam o tym po chwili. Nie jest to coś, co powoduje u mnie ból głowy. GeForce Now jest super. GeForce Now jest naprawdę... O, poczekajcie, poczekajcie. Kamilu, witam serdecznie. A teraz będziemy wąchać. Mam. Biegnij, Czokobo, biegnij. O, Alex Batalia to tak. Alex Batalia. Zdecydowanie. Cóż tu znaleźliśmy? Play Art Sweeper. Co to jest? Jakaś zabawka? Sprawdźmy. Chyba tutaj. Items. Inventory. Chyba, albo może karta jakaś do gry. Items po prostu. Play Art Sweeper. Collector's item, a toy replica of a sweeper, whose production was overseen by advanced weaponry. Ładne, ładne. Cześć, Pucusiu. To jest... Właśnie, czy ja to zrobiłem? Zrobiłem to, oczywiście, że to zrobiłem. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy do Podjunonu. I zbieramy rzeczy, z których wytworzymy sobie kolejne mikstury i tym podobne. O. Hellblade to kiedy? 5 czy 8 maja coś, nie? Tak mi się wydaje, że na początku maja jakoś. Dzień pobiedy, dzień zwycięstwa. W Związku Radzieckim i w dawnych demoludach dniem zwycięstwa był 9 maja. Teraz jest to 8 maja w Europie, a w Związku jest to model 9. Dobra. Drogi Barecze, muszę wykorzystać twoje znakomite umiejętności rzucenia zaklęć. Jeszcze wylecz. Jeszcze raz Clouda. Cloud jest bardzo delikatny. Błażej, nie wiem niestety, jak wychodzi No Rest for the Wicked. Ja mam go dodanego w bibliotece Steama, żeby w niego zagrać, a czy na konsolę będzie? No, chyba tak, pewnie. Za duży rynek, żeby można było go tak sobie zrezygnować. A ekipa przecież wypuściła
Moon Studios, austriacka firma, ona wypuściła Oriego na wszystkie platformy. Nawet na Switcha. Znakomita w ogóle jest wersja Ori and the Blind Forest oraz Ori and the Will of the Wisps na Switcha. Znakomita. Tam technologiczne sztuczki są zastosowane wyjątkowo. No właśnie, pierwszy Tomb Raider. 5 FPS-ów, człowiek się cieszył. Teraz, gra nie ma 100 FPS-ów, nie będę w nią grać. Jeszcze brakuje mi czegoś? 20 jest wymagane do Eteru. Rety. Słychać echo dźwięków z gry nie powinno być, bo mam słuchawki tutaj, więc mogę ściszyć, może ze słuchawek się coś przebija, ale raczej nie, nic nie powinno być, żadnego echa nie powinno być. Wszystkie załatwione. Level up, bardzo. O, dopiero teraz poczułem, że jak się zbiera te elementy tutaj otoczenia, to drży delikatnie pad DualSense. Teraz Mikiri. Tak jest, teraz Mikiri. Popatrzmy na mapę. Tutaj trzeba dojść, tak? Najpierw. Angel Stowage. Chyba tak. Jest pogłos? Poczekajcie. No tutaj, jak widzę na mojej konsolecie, tylko ja mówię. Momencik. Tutaj. A dobra, już wiem, co jest. Już wiem, co jest. Teraz będzie dobrze. Z dwóch źródeł był dźwięk z gry. Ja miałem to włączone, żeby było słychać efekty zgonów w tym. Boże, w Sekiro. Teraz już powinno być ok. Cześć, żono PB. Dobra, jakieś zdolności, może triple slash, fireballs, snow fury, flare. Jeszcze coś żyje tutaj. Dobra. Ale się ciemno robi, proszę Państwa. A to jest angle stoic, czyli angle to jest wędkarz w ogóle. Angle. Pozdrawiam wszystkich wędkarzy. O, tutaj jeszcze nie byłem. Ten widok, który... O, w zasadzie jestem teraz pod tą płytą Yunonu, tak? To jest ta płyta cała, którą widać. W siódemce też, tej podstawowej siódemce też rzeczywiście była. Aż to jest ładne, ależ to jest ładne. Mavericku, ja nie miałem nic stycznego, żadnej styczności z portalem, w sensie z tym urządzeniem, rozbudowanym padem umożliwiającym grę na PlayStation zdalnie. Andrzej też go nie ma chyba, więc... Ja nie planuję zakupu, jeśli nie dostaniemy do testów od kogoś, to ja raczej testować nie będę, no chyba, że cena spadnie do jakichś śmiesznych poziomów, natomiast mam zdecydowanie ważniejsze wydatki niż to urządzenie. Proszę, jest Ande Yunon. Ale to wygląda. Ale to wygląda. No kurczę, nie wiem. Fantastycznie. Popcornik, witam. Krisie, witam cię serdecznie. Dobrodzieju kanału tutaj.
proszę zeskoczyć. Możesz zeskoczyć? Możesz. O. O, dzień dobry pani. One moment. Welcome to Under Junon, our sunless oasis. Oaza bez słońca. My name is Rhonda. I'm the mayor and sheriff around these parts. Pani burmistrz i pani szeryf w okolicy. Dziękuję, Krzysztofie. O, poszukiwani, Avalanche. Po 1000 gilów każdy. To powie, o, jesteście fajni. Ciekawe, że Shinra nie ma takich tabletów. Tak, jestem kobietą, która może was wydać. I będę 100 tysięcy bogatsza. No właśnie, z sobą tych pieniędzy nie weźmiesz na 500 tysięcy za Aerith. That's another half a million on top. Pół miliona. Half a million? Down here, though, we know when to turn a blind eye. Consider our lips sealed. Sorry, but I call bullshit. Well, I don't think you would if you knew even half of what my town's been through. You don't like it? Leave. But jak się wam nie podoba, to poszły. There's a quiet little inn where everyone's welcome. Jest mała karczma, gdzie wszyscy są mile widziani. Any guys in black robes pass through? Przychodzi i tędy jacyś goście w czarnych szatach. Did see some black suits, though. Ale widziałem czarne garnitury. Two guys and a girl. Dwóch gości i dziewczyna. Looked pretty tough. Wyglądali na twardzieli. No, no, no. They made a beeline right for the elevator. Ruszyli prosto w stronę windy. No. Don't even think about it. Nawet o tym nie myślcie. In case it isn't obvious, upstairs. Jeśli to nie jest zbyt jasne, to na górze rządzi Shinra. To samo dotyczy windy. Don't ask me what, but the company's got something big planned up there. Nie pytajcie mnie, o co chodzi, ale firma ma jakieś poważne plany. Jeśli zaczniecie wszczynać jakieś awantury, cokolwiek, to będą konsekwencje. Ona ma coś z twarzą, taka woskowa bardzo, nie? Tak jakby była z gabinetu Madame Tussaud. Rhonda Tussaud. Behave yourselves now. Pseudoniku, witam serdecznie. You'll be safe here. Będziecie tu bezpieczni. Wyluzujcie, dziabongi. Oj, gdzie ja spadłem? Co się stało? Nie, proszę, zablokowałem się. Ja to mam talent do takich rzeczy. No po... O, udało się. Już bałem się, że to koniec. Nie, ogólnie rysy takie ładne, tylko coś jakby miała z cerą bardzo. Bardzo złego coś z cerą. O, proszę. Jakie panoramiczne ujęcie. Dobra. Red. Red jest moim absolutnym ulubieńcem. Gdzieś co powiedziała. Gdzieś tu muszą być w czarnych szatach. Zależy od tego, gdzie idą. Jeśli mają iść na zachód, są tylko dwie drogi z kontynentu. Albo morzem, albo powietrzem. Jasne. Możemy popytać w mieście. Może kogoś widzieli. Albo ktoś wynajął łódź lub coś w tym stylu. Może spotkamy się w karczmie, kiedy skończymy. I pamiętajcie, nie rzucajcie się w oczy. O, nie rzucajcie się w oczy, nic za nic. Facet z wielkim, 1,5-metrowym mieczem. Gadający pies. Facet z miniganem zamiast ręki. W ogóle się nie rzucają w oczy. To w zasadzie każdy tak wygląda. Każdy tak wygląda, proszę państwa. Tu jest jakiś fotograf. Snaps, no. Jak by go nazwać? Fotka. Fotka.pl. Witajże. Inspiring, isn't it? The view.
Wspaniały widok. By the way. Jestem fotka. Shutterbug and card-carrying member of the Association of Photography Aficionados. Mind if I get a shot of you? For posterity. Pretty as a picture. You got czyli mają tam kamery cyfrowe. No w sumie tak, skoro mają tablety, to też. So, apparently there's a rather scenic spot not far from here. Jest bardzo ładne miejsce, ale dosyć niebezpieczne. Przynajmniej dla takiego zwykłego miłośnika fotografii jak ja. Jeśli znajdziesz to miejsce, poświęć trochę czasu, żeby się nim ponapawać. Scenic spot. Snaps. O właśnie. No nie, tam teraz nie będę lansował. Czyli rozumiem, że tam muszę użyć trybu fotograficznego i dostanę za to jakieś pieniądze albo cokolwiek. No dobrze. Proszę pana, co pan tu sprzedaje? Tak, chcę moje foliały wzmocnić. Cloud. O, to jest nowy. A piszecie o meczach na mistrzostwach Europy? Punishing mode counter damage, to raczej nie. Unless you fire magic attack without expending MP, to raczej tak. Pyk. No dobra, teraz kolejną postać. Barret. Ile ma Barret? 5 tylko. Barreta na nic nie stać. Barret jest widokiem. Też tutaj mogę. Overcharge damage by 5. To mogę odblokować. Red 13. O, tu już lepiej. Lodowy atak. A tutaj mamy co? Team up with your partner. To zdecydowanie wezmę. Tifa. Tifa ma aż 15. Tifa jest potentatką. A mnie bardzo kusi, żeby pojechać na jakiś mecz z Mistrzostw Europy, ale chyba ostatecznie nie pojadę. Dziesięć, a tutaj też 10. To jeszcze Aerith. Cloud and Aerith. Hone the focus. To nie chcę tego. To nie jest coś, co mi się podoba. A tutaj? Wide range. Strengthen ice materia spells. Pewnie wszystko będzie przydatne kiedyś. Fleeting familiar. Uciekające, czy też chyży chowaniec. Chyży chowaniec! Robinie, jeśli jesteś, to Fleeting Familia. Chyży chowaniec, koniecznie. Dobra, chyba odpalę to sobie. Fire Magic. Oj. No to najpierw jednak muszę to odpalić. No dobrze, to wezmę to. Arczerze, nie, mnie koncerty Metaliki zupełnie nie interesują. Znaczy, nie to, że nie lubię Metaliki, bo lubię, zwłaszcza pierwszy do Kill 'Em All, nie? Ale byłem już na Metalice, wystarczy mi. Natomiast na Dream Theater bym się wybrał, nie wiem, jakie są ceny biletów. 3 listopada w Łodzi są. Many years ago, this stretch of ocean was home to the Republic of Junon's capital, a floating city. Pływające miasto zbudowane na połączonych statkach. Kiedyś była stolica Republiki Junon. A teraz zostały z niego resztki dzięki Shinrze. Na jej miejsce spółka zbudowała nowe, niezatapialne miasto. Ma być przestrogą dla wszystkich, którzy mogą im się przeciwstawić. Ale za szybko te dialogi jednak nie jestem w stanie tłumaczyć tak na żywo. Że, pardon. A to już. Od piątku dostępu mają być, okej. No kurczę, na Dreamu bym poszedł. No fakt, że to jest najczęściej widziany... Najczęściej byłem w życiu na koncertach Dreamów.
nie wiem, no bardzo, bardzo wiele razy ich widziałem, ale no skoro Mike Portnoy na Hrad wraca, to no to chętnie bym zobaczył. Kasperski, dziękuję serdecznie za wznowienie subskrypcji. To dużo dla mnie znaczy. Chłopcy, czyżby to była gra karciana? Tak. Tak, chcę zagrać w krew królowej, krew królowej. I'm Devin, the younger brother. And I'm Darren, the older one. And together, we're the Double D Duo. Double D Duo. A team of twins who love Queen's Blood. You'll face my little brother here first. If you win, then I'll take you on. Two for the price of one. Sweet deal, right? Speaking of prices, if you lose against either of us, you gotta pour over 3 gile będę musiał wydać, jeśli przegram. Za 3 gile zaryzykuję. Czy Barretowi może dać materię Mikiri? Zapewne. Zapewne można. Quidam Dream Theater z Petrucciem zawsze grało. Tu chodzi o Portnoya. Mike Portnoy. O właśnie, teraz jest mecz z tego PSG i Barcelona. I tak jak Szuwarek poleca, nowa Fantasmagieria polecam bardzo, bardzo. Dobra, to jest moja podstawowa talia. Drugiej talii nie mam. Nie będę edytował, chcę po prostu nauczyć się trochę grać, bo grałem tylko jeden mecz. Toggle details, discount is no abilities. Zacznijmy. Start the match. Absolutely. Znaczy w pełnej rozciągłości. Queen's Blood. Take a mulligan. Mulligan to jest taka sytuacja, kiedy nasza początkowa ręka nam jest tak słaba, że chcemy ponownie otrzymać nową rękę, tak? I mulligan, z tego co ja kojarzę, ale mogę się mylić, mulligan po raz pierwszy chyba pojawił się w Magicu, Magic the Gathering. Magic the Gathering w 95 roku się pojawił, ja wtedy też po raz pierwszy zagrałem, to była pierwsza kolekcjonerska karcianka. Wtedy chyba ten efekt mulligana w grach karcianych się pojawił, bo pewnie był w innych grach wcześniej, natomiast w karciankach chyba wtedy się pojawił ten efekt. No skoro Magic był pierwszą karcianką, to chyba raczej na pewno. I to polega właśnie na tym. Patrzycie na waszą rękę początkową, mówicie nie, 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 biorę mulligana. Dobra. Tak, if you don't like some, jeśli nie podobają ci się niektóre lub wszystkie karty, które dobrałeś, możesz odłożyć je do talii i dobrać nowe. Jako, że nie możesz grać od razu kart o wysokim poziomie, dobrze jest zwrócić je do talii w nadziei otrzymania takich, które pomogą ci na początku. Kuniku, ale Damian kilkukrotnie już na przykład w Grysławie odsłaniał swoje oblicze, plus na pikselu, w ogóle Damian będzie na pikselu, więc jeśli to nie jest zachęta, żeby pojawić się na Pixel Heaven, to już nie wiem, co może ją być. Artixana będzie na pikselu, to też jest zachęta, żebyście byli na pikselu. Mateuszu, serdecznie dziękuję za subskrypcję. Liquid Tension Experiment raczej nie może powróci, no. Ja mam Liquidów 3 studyjne i koncertówkę. Bardzo dobra muzyka, bardzo dobra muzyka. AC Drain chociażby z dwójki jest, albo When the Water Breaks, takie 19-minutowa improwizacja. Dobra, fantastyczna rzecz. To jest czwarty poziom, chyba kosztuje 4 many, tak? Więc mogę wybrać Select i chyba teraz. Co sądzę o Gwincie? Fajna gra. Mam wszystkie wydane papierowe talie do Gwinta. Draw Blood. O, proszę bardzo. Nie pamiętam zupełnie, jak to się grało. Więc tutaj jest chyba obszary ich działania i na razie mam... View played cards. Nic nie zagraliśmy. Dobra.
ustawiam tego pana. Gdzie go mogę ustawić? Tutaj mi wygeneruje coś. Tutaj też go mogę ustawić, czy nie? Tu nie mogę, tylko tutaj mogę go ustawić. I on działa... Dobra, proszę bardzo. I big bandowy jazz, także nam tutaj gra, więc nie jest źle. J-Unit Sweeper. A i teraz potrzebuję właśnie dwóch takich pionów, więc będę mógł go tutaj postawić. Ale nie, chyba dam Queen B. Jeśli ją postawię tutaj, to ona mi wygeneruje... Balatro lepsze, Balatro jest wspaniałe. Balatro niestety jest wspaniałe, tylko to jest zła gra. Dobra, postawię tutaj. Chyba nic dobrego nie zrobiłem. To był chyba zły ruch. A, bo tutaj w rzędach trzeba mieć przewagę. Dobra. Mam 1-1, tutaj jest 5. Unit sweeper. Czy tu jest jakaś informacja co do tego, jak grać? Chyba nie. Odblokowałem wszystkie jokery, odblokowałem wszystkie karty tarota. Nie, wszystkich jokerów nie odblokowałem, przepraszam. Wszystkie karty tarota odblokowałem, wszystkie karty tych astralne. Boże, to jest zła gra. To jest zła gra. To nie. Security officer znowu najlepiej będzie. Mam wrażenie, że przegrywam. Takie wrażenie graniczące z pewnością. Co się dzieje? Czemu przegrywam? Tu nie mogę. Co robię źle? Wszystko zapewne. O! Ja mam znacznie słabsze karty od nich. Od tej młodzieży tutaj. 4-8, to chyba przegrywam. 2-3. To zdecydowanie przegrywam. Czy ja teraz mogę położyć coś na tego flana, czy chyba nic? Tak, no przegrałem zdecydowanie. Przegrałem w sposób upokarzający. You cannot play any cards. Pass. Dobra, straciłem 3 gile. Doskonale. Dam rematch i muszę się przyjrzeć tej grze jeszcze bardziej. Begin match, toggle details. No abilities. O właśnie, zwiększa poziom sojuszniczych kart. W zasadzie mam tylko jedną kartę, chyba ze zdolnościami specjalnymi. No tak. Tylko mu. Wszystkie pozostałe moje karty są pozbawione czegokolwiek. Ale dobra. Luz. Czy ja mogę edytować tę talię? Nie, bo ja nie mam w ogóle żadnych dobrych kart. Jestem... Craft pre-built deck. Copy another deck. No nie jest dobrze. Dobra. Spróbujmy. Może nie przegram tak straszliwie jak przed chwilą. Musisz nabyć karty i powygrywać. No właśnie, okrutniku, to jest chyba dobra sugestia. Na początku działa jedna z... Dostajecie, chłopaki, gile, ale zagram jeszcze raz. Dam wam, z dziką rozkoszą wam dam wam 3 gile. Dzięki nim kupicie sobie komiksy jakieś. Polecam. Begin match.
to wcześniej powinien. No podejrzewam, że tak, ale żebym chociaż załapał zasady. Niczego nie chcę wyrzucać. Dobra. Grassland Wolf. Jak go tu położę, to będę mieć siłę 2. Teraz jak położę tego, to on wzmocni. Raise the power of allied decks on affected tiles by 1. Czyli jeśli go postawię tutaj, to ten dostanie plus 1, pozostałe dostaną też. Chyba tak zrobię. Ho! To moja najlepsza karta jest. I teraz użyję sobie... Ta też nie jest zła. Nie mogę jej zagrać, jestem słaby na nią. Tę mogę też, nie? Tylko w zasadzie mogę królową zagrać. Queen Bee. No i zrobię to, zagrywając ją tutaj. Dobra, już powinien... Zaczynam powoli ogarniać grę. W sensie... czaić, o co chodzi. Tak. Nie to, że grać umiejętnie, tylko mniej więcej zaczynam czaić, o co w niej chodzi. Uf. Wygrywam w jednym rzędzie. W jednym rzędzie jestem potentatem. Jak tutaj dam, to będę potentatem też w tym rzędzie. Seniorku, tak, to jest gwint. Gwint finalowy. Proszę. Jestem mistrzem. 5-5, on ma 2-1. W jednym rzędzie on wygrywa, ale w pozostałych ja jestem górą. O, niestety. Tego mogę tutaj... Nie mogę, tylko tutaj mogę. Też nie, czyli w dwóch rzędach wygrywam. 6-5. On tutaj może jeszcze wygrać, a tutaj... Cik, tego nie mogę w ogóle. Tego tutaj. Tylko Lebricona mogę. No niestety, pokonał mnie. W dwóch rzędach mnie pokonał. W górnym i środkowym. No ale już poszło mi lepiej. Cześć Damianie, mój drogi. Już była polecanka ostatniego odcinka. Ja ci mówiłem, że on się będzie najlepiej klikał. Już jest chyba... Dzisiaj osiągnie 1000 wyświetleń. Ja ci mówię. Więc super odcinek w ogóle. Od nowa spróbować jeszcze? Widzę dwóch rabinów, okrutnik i Secret Man. Okrutnik póki co nic nie osiągniesz bez kupna. Secret Man z tymi kartami daje, możesz wygrać. Ale na razie sobie pójdę. Fajna gra. Fajna muzyczka. Fajny oddech. Znakomita gra. Jak na razie główny kandydat z tych, co w tym roku grałem, do bycia w pierwszej trójce w roku. Dobra, ja na chwileczkę muszę was zostawić i uwaga, próbuję pewną rzecz na Twitchu, czyli kiedy mnie nie będzie, to mogę włączyć reklamy na Twitchu, więc na Twitchu będzie minuta reklam, bo taka mi się opcja pojawiła, ale to będzie przerwa, więc nic się nie będzie działo, więc za chwilkę wracam. Nie uciekajcie i będziemy kontynuować przygodę. Thank you.
I wracam, moi drodzy. Chyba reklama się jednak nie odpaliła. Bo widocznie nie mam takiej możliwości, więc dobrze nawet. Ostatnio Twitch mi mówił, że mam wrzucać reklamy, ale nie wrzucam. Ostatecznie. Natomiast jeszcze raz polecam bardzo Fantasmagierię ostatnią. Znakomity odcinek. Zresztą jak wszystkie odcinki na podcastu. Cześć, Charlie'u. Widzę, że zrobiłeś swoją drogę pod Junon. This town is quite reminiscent of the Midgar Undercity, isn't it? The severe lack of sunlight being one similarity. Dobra. Develop materia, mogę. Magic efficiency materia. Ciekawe. Fish, witam serdecznie. Dziękuję za subskrypcję. ATB Stanga. W zasadzie każdą z tych materii warto by kupić, bo... Tylko, że... Ile jest? Trzeba. Punktów. Ja mam 110 punktów. Lightning and Wind wezmę sobie na pewno. Item Economizer, czyli lepiej zużywa przedmioty, tak? Use items without consuming ATB. O! Też dobra. The Magic Efficiency Material. To jest dobry pomysł. Any questions about World Intel? Don't be shy now. Chyba wszystko wiem. Nothing na razie. No tak, tak, miałem przyjemność wystąpić w ostatnim Fantasmagierii Piotrkusie. To było miło. Panie Czekolady, no nie, dzisiaj nie Sekiro. Sekiro ogólnie dwa razy w tygodniu prawdopodobnie. I'm sure you have more pressing matters to attend to. Co ma pani dyspi? Oh my gosh, actual customer! Co tam masz? Potion. High potion. Zdecydowanie, high potion muszę kupić. Nie mam pieniędzy. Przede wszystkim muszę kupić eter, bo to jak ja zużywam eter jest...
Przerażające, ale chyba tutaj nie ma. Item Mass Lockup Materia. Karty! Karty! Karty, proszę, kupuję. Yes. Yes. Booster Pack. No to teraz. Ale czemu nie ma tutaj Eteru? Quetzalcoatl. Cześć, Aniu. Ale panie Czekoladek, skąd pomysł, że ja chcę porzucić Sekiro? Skąd taki pomysł w ogóle? Sekiro nie jest porzucone, tylko... Ja nie chcę grać tylko jeden tytuł cały czas. Zwłaszcza, że miesiąc już nie grałem Final Fantasy i się stęskniłem, plus obiecałem bliskiej mi osobie, że też dzisiaj zagram, bo ona chyba czeka na to, na tę transmisję. Jako wielka miłośniczka finali. Znaczy siódemki głównie i ósemki. Come back again, please. Więc Sekiro wróci prawdopodobnie, znaczy na 99,9% w niedzielę wróci Sekiro. Cześć Barecie, jak tam w lecie? Niezła rybacka wioska. Może nawet łodzi pożyczyć. Shinra mówi, że to tylko tymczasowa prohibicja, ale ludzie przecież muszą jeść. Both us and our black robe friends are SOL. Dobra, rest at the inn once you have finished gathering information, czyli odpocznij w karczmie, jeśli zakończysz zbieranie informacji. Tutaj muzyka w ogóle bardzo mi się kojarzy z Chrono Crossem. Jest taka, powiedzmy, nadbrzeżna melodia. Tak. Tutejsze wody pękały w szwach od ryb. Only things caught in the nets are monsters, and I ain't talking tuna. Shinra just couldn't help themselves. Tak, Sekiro to będzie do końca prowadzone, ba, możliwe, znaczy teraz nie chcę twierdzić, że na pewno tak będzie, ale możliwe, że ja po prostu będę później starał się tę grę jakoś przechodzić, nie bez trafienia, ale w jakiś, albo na szybko, albo jakichś bossów pokonywać lepiej. I tak dalej. Word around town is Shinra's holding some kind of big event. No, chodzą słuchy, że na górze Shinra przygotowuje jakąś niezłą imprezkę. Niezła imprezka na górze będzie. Ludzie nie cierpią braku słońca. No jak tu przyjeść słońce? Aeris się to podoba. Bo ona lubi ciemność, ciemne sprawki, ale przecież jest słońce tutaj, widać, dociera. Dobra, Gret 13. Jaka wielka ryba, pewnie będę musiał z taką walczyć. Tifa, przyjaciółka. Binda jest jedyną drogą na górę. Tak, tak, w niedzielę jest, może od 19 zacznę, zobaczę, czy ja zdążę zrobić, bo ja muszę zawsze, przed rozpoczęciem transmisji, ja muszę zrobić swoje kroki i ćwiczenia, nie? Bo tak, trzeba trzymać formę. Dzisiaj, żeby nie być gołosłownym, dzisiaj zrobiłem 23 tysiące kroków. Ogólnie moja średnia jest około 20 tysięcy dziennie, plus ciężary, plus jeszcze inne rzeczy. Trochę na hipertrofię, więc to jest coś, co ja muszę zrobić. Najczęściej robię to rano, ale ogólnie czasami jest tak, że koło 19 ostatnie kroki dobijam, więc jeśli uda mi się wcześniej zrobić kroki i obowiązki, że tak powiem, domowe ogarnąć, to będzie transmisja od 19. Archerze, dziękuję, to poszukam Mugli właśnie. Niestety, droga żono PB, dzisiaj nie, bo skasowałem to, co nagrałem, nie podobało mi się. Nagram jeszcze raz. Niestety, to jest... Ale może jutro się uda, Dzisiaj może po transmisji nagram. Tę panią boli ząb, pani ma kowbojski kapelusz. Nazywam się Izabela. Szukałam wyzwania. A, ona gra ten, też w karciopie. Tam jest dwóch takich młodzieńców, którym taka dojrzała nauczycielka bardzo by się przydała.
One round of QB before I set sail? Jeszcze nie, moja droga. Promotion. Defeated players, jeszcze nie. No nie mogę jeszcze cię wyzwać na mecz. Gustapie, tak, drugi kanał startuje. Miał dzisiaj, ale wystartuje pewnie troszkę później. Taki totalnie hobbystyczny kanał poświęcony czytaniu opowiadań i książek. Namówiony przez kilka osób właśnie z czatu postanowiłem sprawdzić, czy nadam się do czytania paru tekstów, które dla mnie były swego czasu ważne. Nadal są ważne i bardzo lubię. Zacznę od opowiadań właśnie. I będę wrzucał to jako takie audio, dźwięko książki, tak? Na kanał Ryslaw Czyta, tak się chyba będzie nazywał. Stuck in a rut, tired old ranch. Ja już to zrobiłem, chyba. To zrobiłem już, nie? To zrobiłem to zdanie. Dobra. Nie mówi, nie żartowała, kiedy mówiła, że jest mocno strzeżony ten punkt wejścia do windy. Gdzie jest Red 13? Gdzie jest Red 13? Bo w ogóle myślałem, że to miejsce jest znacznie większe niż jest. Wydaje się dosyć niewielkie ostatecznie. To jest karczma. Red 13, dziadu, gdzie jesteś? Pewnie obłapuje jakiegoś koguara, jakąś kocicę. Redzie 13, mój drogi, gdzie ty jesteś? The door is locked. Wrota zamknięte. Dobra, tutaj go chyba nie ma. Audio ASMR, no nie, no ja do ASMR raczej się nie nadaję, tak? Bo ASMR to jest jakieś takie... jakieś dziwne szeptanie, coś takiego, to chyba nie. To. Chyba ASMR to raczej dziewczęta robią. Datrixo, dobry wieczór. Spróbujmy usiąść na ławeczce i odpocząć, zregenerować wszystkie punkty życia. Detrixo czy Sekiro? Nie, no Sekiro nie jest pokonany, pokonany pan Genichiro i dwóch pomniejszych bossów po nim. Ale do Sekiro sobie wrócimy. Ogólnie będą teraz dwie główne gry ogrywane, czyli FF7 i Sekiro, plus okazjonalnie Thief, okazjonalnie gry Lucasfilmu i okazjonalnie no, w przyszłym tygodniu na pewno No Rest for the Wicked. Dobra, gdzie jest Red 13? Czy ja go mam na mapie w ogóle jakoś? Czekajcie tutaj. Weapons Vendor, tam nie byłem. Izabela grająca w kartę. Tutaj Magnata Books, tam zwiększyłem swoje poziomy. Snaps to pan fotograf. Tutaj sklep ogólny. Tutaj jest Chadley. No i nie ma. Jeszcze pójdę do tego sprzedawcy broni. Bo tutaj jest. No właśnie. Only Trash TV. Jedzące małpy. ASMR z kotami. No nie, no ten mikrofon jest bardzo taki, nie wiem. Ja dokładnie nie wiem, na czym polega ASMR. Czy to polega na, nie wiem, szeptaniu. Ucieraniu się. To nie, to raczej nie moje klimaty. Cóż mogę dla ciem zrobić? Pyta się sprzedawca broni. Weapons, sleek sabers, wyprzedane, ale zresztą wszystko mam. A to mogę sobie zrobić. Audiostacja i tak dostarczyła znakomity sprzęt. Fantastyczny jest ten sprzęt. Dałem już Andrzejowi jego mikrofon, jego słuchawki, kabel i ten wysięgnik. Andrzej sobie sam skombinował interfejs i nowy Grysław, którego będziemy w piątek zapewne nagrywać, będzie już na sprzęcie w pełni roadowym. Czyli i u Andrzeja, i u mnie road,
Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nadkreślę, że jestem totalnym neptykiem, jeśli chodzi o wina. Ważne, żeby mi smakowało. Nie znam się na wina. Dostałem, ja wam pokażę. Mojego przyjaciela Miłosza dostałem. Przywiezione z Portugalii. Wino. To jest Porto jakieś. I taki 5 literków wina, tak? I to jest... O, tutaj jest Red 13. A nie, z nim gadałem przecież. Boże. Dałem z Redem 13. Lepiej się znam na whisky, ale też nie jestem żadnym znawcą. Ja ogólnie mało alkoholu tak naprawdę piję. W zasadzie piję go tylko na transmisjach. Piwa praktycznie nie piję, chyba że jest lato i piję piwo po prostu, żeby ugasić pragnienie, bo piwo wtedy dobrze działa. Nie jestem smakoszem piwa. Lubię cydr. Lubię dobrą whisky. Lubię dobrą wódkę. Ale ostatnio wódkę jako taką piłem 3 lata temu. To jest tak... To jest coś dla mnie... Znaczy, mógłbym bez alkoholu spokojnie żyć. Kiedy gry Sław z Kanciapy, nie mam pojęcia. Bo tam raczej nie przeniesiemy tego interfejsu, bo już go podłączałem do komputera. No może ten NES-owy będzie z Kanciapy. To musielibyśmy go nagrać w przyszłym tygodniu. Zobaczymy. Dzień dobry panu. Cóż za fryzura. Jak tam nasz Robercik, zapytam, czy już strzelił 50 bramek, czy jeszcze nie? Hello there. Room for one. Nie. Somebody please help. A Iris idzie, czy nie? To nie jest głos Iris, jakiegoś dzieciaka. Anybody, please. That sword. Miecz, jesteś jakimś wojownikiem, co? To była Pryscilla. Ja chyba potrzebuję pomocy od twardziela takiego jak ty. Musimy ruszyć. Potwór atakuje. No właśnie, mówiłem, że będę musiał walczyć z wielką rybą. Oby na razie zero, ale jak ty mniej walczy, to już dobrze. Ja wam mówię, Polska zostanie mistrzem Europy. Bo nikt. Ja się zastanawiam, czy... Nie postawić 500 zł na wygraną Polski w Mistrzostwach Europy, bo jest kurs chyba 100 czy 200 do 1. Chyba tak zrobię. To jest Yuffie? Delfin. Łap go za płetwę i trzymaj się mocno. To jest biały delfin Boże, ostatnio sobie znalazłem na YouTubie jeden odcinek białego delfina Uma. Ta piosenka początkowa, o rety, jak zalała mnie fala wspomnień. Hey, Shinra's most wanted. Get rid of that thing. Say what? Barret, focus. Pozbądźcie się tego dziada. Get its attention. On it. Przyciągnij uwagę takim dziadem. Przyciągaj. Cześć rewolu. Och, latająca ryba pani. Oj, no mówiłem, że będę z wielką rybą. Groza otchłani, o rety. Dobra, już mogę ją ocenić. Potworna, wodna istota, która żyje u wybrzeży Junonu. Posiada pływalność, która pozwala jej pływać z wysoką prędkością. Zarówno w powietrzu, znaczy przemieszczać się z wysoką prędkością, zarówno w powietrzu, jak i w wodzie. Jakby przetwarza wodę morską, albo wchłania wodę morską i wydala ją za pomocą takiej
wybuchowej siły, aby ogłuszyć swoją zwierzynę. Mikiri. Mikiri, tak, Mikiri. Oczywiście będę. Jeszcze nie mam. Teraz. Co jest Cloud? Czemu nie możesz użyć? Mogę Synergy Abilities już użyć? Nie. Czemu nie mogę? A, bo został. Dobra, przepraszam, nie zauważyłem. Dobra, teraz mogę Abilities użyć. SS. Piorun! Piorun jest podatny na pioruny. A więc zadanie wystarczającej liczby obrażeń w głowie, podczas kiedy jest w wodzie, wywrze na nim presję i spowoduje, że wzniesie się w powietrze. Atakowanie jego wodnych komórek spowoduje ich rozbicie. Okay. Aj, nie sparowałem. Nie sparowałem. Dobra, to teraz proszę, czy ja mam jakiś piorun? Mam Thunder! Jeszcze raz Thunder, proszę pana. Spell Thunder. Pressure! Oj, co tu się dzieje? Spells, thunder! Jeszcze raz. Tundr! Tundr! O, to dobrze chyba, że prowadzi, nie? Tanda. Ha! Ależ cię wystagerowałem. Dobra, teraz muszę szybciutko Synergy Abilities, nie mogę. Spells Abilities. Triple Slash. Shit. Better off with magic. Będzie. Tak, magia lepsza będzie. Ojej. Robert asysty drugiego stopnia. Okej, okay, czyli dotknął kiedyś w meczu piłkę. O! Użyjmy bareta leczenia. Na Cloudzie. Teraz jeszcze Cloud Synergy Abilities. Ja muszę bardziej... Co się z Redem? Q! On też ma leczenie. Summon! Ejemy! Co tam? Chociaż nie mogę. Dobra, w takim razie Spells Thunder. To już mnie żre. Zamknął go w wodzie. To teraz, teraz nie mogę samemu. O, padł mi. Red 13, chłopie. Musisz... rozwalić to. Dobra, teraz zaczyna się użyj, proszę, proszę, Phoenix Down na Cloudzie. I limit? Nie. A może limit? Dobra, limit. Now
item, ten high potion, koniecznie na siebie, chłopie. Na siebie rzuć! Nie! takim... Dobra, red 13, w takim razie użyj ponownie Phoenix Down na Clouda. Ty co? Czemu ty się nie możesz stąd wyzwolić? Dobra. Overcharge. Synergy Abilities. Savage Assault. Terror of the Deep. Proszę bardzo. Dobra, w końcu wyzwoliłem. Red padł teraz, niedobrze. Barret. Kurczę, na kogo wyleczenie? O, on też padł. Czy ja mogę dziewczęta jakoś przywołać do pomocy? Poczekajcie. Nie mogę. O, Black Climb Commands. Synchro Cyclone. Firework Blade. Renatus Rush. Grants Unlimited MP. Limit Levels. Dobra, Firework. Let's finish this. Kurczę. Niestety jestem sam teraz. Chyba zginąłem zaraz. Dziewczęta tam coś robią, ale ja... Tak jest, koniec. Ale źle zagrałem po prostu. To moja kulpa zdecydowanie. Dead. Tak, trzeba zmienić na Tifa i Aerith, tylko problem jest taki, że chyba nie ma żadna z nich leczenia. Więc muszę zmienić im trochę ustawienia materii. Chyba, że Tifa ma jakieś leczenie. Fire, Lightning. Lightning na pewno. Wind. Wind nie potrzebuje. Potrzebuje... Cure. Gdzie jest córa? Nie ma córa? Ja, healing. Healing. Więc zabiorę to Barrettowi. I to samo chyba zrobię Wyrith, ona MP up. Fire and Ice mogę jej wywalić, bo tego nie potrzebuję. Dam po prostu Lightning od Barretta i... No i spróbujemy teraz. Właśnie Barret, a to też jest prawda, że Barret jest dobry, bo z dystansu wali, nie? I to nie jest głupi pomysł. No momencik, zrobimy inaczej w takim... Cloud Aerith Tifa, Cloud Red Aerith. Teraz, gdzie to się ustawia? To się chyba ustawia... Combat Settings? Tak, czyli zrobimy Cloud, Barret, Tifa. To będzie taka kombinacja chyba. Może nie mogę. Change Party. Tutaj nie mogę zmieniać ekipy. Leczysz miksturami, bo szkoda mana. Ja mam mało mikstur, to jest problem. Cloud Barret Red 13. Jak go usunąć z tej ekipy? Chyba, że to się robi. Enemy to spells part. Tutaj. Widzę Barret i damy sobie Tifa. Czy mogę... Nie mogę go usunąć z tej drużyny. Cloud, Aerith, Tifa są overpower. Było tam edit team. Już patrzę.
combat settings. Jest change party. Nie widzę edit team. A nie, jest edit party. Oczywiście, że jest edit party. Pod ten. Czyli Cloud Barrett. I damy sobie. O, tak zrobię. Tylko jeszcze Barrettowi będziemy musieli przywrócić jego materię. Ojej, on nic nie ma. Jest goły i wesoły w ogóle. Ma tylko ogień. Tutaj damy mu healing. Tutaj damy mu light, które zebrałem mu przed chwilą. I do tego lightning byśmy dołączyli coś, co daje mu wzmacnia magic efficiency material. O, na przykład. Dobra, spróbujemy tak, taką ekipę. Może coś z tego będzie. A może nie. Dobra, mogę to przez... Mogę skip. Oj, chłopie. Strasznie obrywasz. Oj, mnie zamknął na polewcia. No nie idzie mi najlepiej. Cały czas zamknięty, dobra. Muszę to zbadać w ogóle, bo może wtedy będę wiedział, jak to znaczy sobie. Też na piorun. Strike the water says to pop in and release whoever is in the sea. Uderzaj, żeby zwolnić. Spells. Thunder. Dobra, w końcu. Limit. Cloud coś może zrobić? Jeszcze nic. Cenofane się, dobry wieczór. Idę mi wilku, witam. Zatrzymać R. What now? Dobra, Cloud prawie nie żyje. No tak, zapamiętam Rebirth, spotyczek z wężami, tak. Oj, z tym wężem pierwszym to się męczyłem. Okrutnie. O, już padła. Nie spells, tylko znowu trzeba wskrzesić. Phoenix down na tipę. Still up for it? Whatever.
Zaraz. Ja myślałem, że Clouda wyleczyłem. Chyba nie. Mam, że wszyscy nie żyją zaraz. O Boże, jak jestem nieogarnięty w tej walce zupełnie. Items, high potion, znowu na baretę. Ja będę mógł teraz coś przywołać. Może przywołanie mi coś da. Spróbuję teraz może wskrzesić Clouda. Jak mam unikać tych... Nie mam pojęcia, jak mam unikać tych ciosów. Zupełnie nie wiem. Umyka mi to. Nie mogę go przywołać. Dobra. Items. High potion. Cloud. All good. It's no use. Tifa nie żyje. Czy żyje, ale co to za życie? Items. Phoenix down na Barretta. Be careful. Take the lead. I'm up for anything. This ain't nothing. Dobra, w końcu udało się naładować. Nie. Explosion to jest, jak to działa? 250-200. Mist High Ether. Mist Potion. 350 wszystkim sojusznikom. No, super. Odzyskałem i straciłem. O, udało się. Synergy abilities, nic nie mogę. Trzeba uciekać po prostu. Zobaczymy, jak wąż morski zadziała na węża morskiego. Zobaczymy, czy coś tam będzie się działo w ogóle. Oj, chyba nic nie jestem w stanie zrobić. Bije od zabicie. Dobra, szybko wylecz się. Wydaje mi się, że poprzednią ekipą szło mi lepiej. Czyli zamiast Tiffy był Red, albo może wtedy lepiej tego przeciwnika traktowałem. No i znowu mi wypluł. Limit. O, za daleko byłem oczywiście. To moja kulpa.
Tak, Legatona nie opłaca się przyzywać raczej, bo chyba nic nie zrobiłem. Jeszcze żyje, ale co to za życie? Nie mogę. O jest! Czekajcie! Z kim ja to mogę? Nie mogę, bo go nie ma. Czemu on mi w ogóle pokazuje, że mogę to z baretem zrobić, skoro nie mogę tego z baretem zrobić? Oj, proszę państwa. Proszę państwa. Jestem kiepski jak... Mało kto dzisiaj. Jestem dzisiaj kiepski jak PSŻ. Dobra, zmienię sobie ekipę na... Na którą? Z tą z Sebastifą, nie? Cloud Aerith Tifa. Dobra, tylko jeszcze przygotujmy zaklęcie. To wszystko przez brak Mikiri, tak. To wszystko przez brak Mikiri. Gdyby było Mikiri, to bym dał radę. Ale powiem wam, że to jest ciekawe przejście do zupełnie innego systemu walki, który też jest super. Natomiast... obstawiam, że przejście takie prawdziwe do przyswojenia sobie tego systemu zajęłoby mi więcej czasu. Nie grałem miesiąc, zapomniałem kompletnie, tak jest. Cloud Barrett Tifa, Archer, no tak grałem przed chwilą. No, może spróbuję jeszcze raz. Cloud Barrett. Najlepszy skład jest Genichiro. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Skip. It's on you. Nie wiem, jak tego unikać w ogóle. Zupełnie nie wiem, jak tego unikać. Dobra, nie spells, tylko... A, spells jest. Spells, kill na siebie. Dobra, trzeba unikać koniecznie Water Cell. I teraz proszę piorunek na niego. Zdolności focus thrust. Jak tam się Klaus trzyma? Średnio, ale cóż. Bardzo średnio. Użył mikstury, by ją za chwilę stracić. O! Oczywiście nadaje mu mocno... mocno go... presuje. Dużą presję na nim wybiera. A teraz nie trafiłem do piorunem. To jest wstyd troszkę. Spróbujemy teraz go trafić piorunem. Panda. Dobra, jeszcze raz piorun. Chłopie, spiorunuj go. Dobra, ty dziewczyno, użyj jakiejś mikstury, bo dostajesz straszne ciry. Jest! W końcu! Dobra. Nie tu! Dobra. Przełączyła mi się kontrola na zły cel. No i cóż, i zrypałem totalnie.
Cloud prawie nie żyje. Dobra, może ona... Ifrit! Tak, na niego to będzie Ifrit. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Wszyscy zaraz padną. To nie tylko... Mist Potion. Wszystkim. Proszę, Summon Abilities. Crimson Dive. Hang on. Shit. Better off with Limit. Skanowanie to jest właśnie, pokazuje, że piorun. Dobra, to jest ten. Watch the water. Daleko od wody, trzymaj się. Dobra, jak tam trwa? Summon Abilities, Radiant Plume. Ja, musimy poczekać. W takim razie items. Na siebie najlepiej. Synergy Abilities, Relentless Rush, Synchro Cyclone. Dobra, gdzie jest ten punch? Nie wiem. Więc czekam na razie. Bo Braverem go po... Albo inaczej, jeszcze użyję raz przedmiotu. High Potion, teraz na... Barretta. Synergy Abilities, proszę. Synchro Cyklon. Nie wiem, czy coś zrobiłem, czy nic. Barret. Summon Abilities, Radiant Plume. Cześć, Sophie. Ifrit odchodzi, coś tam jeszcze porobił. Ja tu jeszcze użyję pioruna. No i mnie złapał. Hultaj! Spells. O, nie mam zaklęć. Możliwe. Spells. Tam też nie mogę. Jest! Synergy Abilities akurat nie mogę żadnych użyć, ale mogę użyć po prostu Abilities. Snow, Wind, Current, Chakra, SS. Sophie, dziękuję za subskrypcję. Czy posłać, dobra. Spells Thunder. Yes! Trzy podejścia, nie tak łatwo. Biały delfin Udało się. Ura. Biały delfin się cieszy. Nice work. Let's check on that girl. Come on. I don't think she's breathing. Hey, we need help over here. Potrzebujemy pomocy. Somebody, help! Wash the shore. Płyniemy. We need to get her breathing again. Ogólnie mam wrażenie, że Rebirth jest trudniejszy niż Remake. Bo w Remake'u
szedłem tak, albo był idealnie zbalansowany, nie? To jest. Jest taka zimna. Trzeba ją wrzucić do pieca, jak antka. Don't just stand there, help me. No jak mam, jak masz pomoc? Usta, usta. Got it. Motyl, 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 witam. Now, start. No naciskaj, to jest klatka pierwsza. Ale już żyje, już udało. 1-1. Czyli Paris Saint-Germain coś tam trafiło. O, ciszy. Those guys there are from the Splinter Cell. Splinter Cell? They used to be with Avalanche, but left after a policy dispute. Metal Gear Solid, Xboxa. No, no, bo ona jest, miała im pomóc, prawda, w tym dodatku. They're guests of mine. And this one was trying to save your life. I to dobrze, że jest trudniej, to fajnie. Nice going, Yuffie. Call the guy a creep, why don't you? You big moron. Natomiast powiedzmy, że Yuffie to nie jest zbytnio stabilna emocjonalnie postać. Już w tym dodatku do remake'u było to... Znaczy, ja nie grałem niego na transmisji, ale to jest... To jest nastolatka z dużymi problemami z wyrażaniem emocji, co zresztą widać, tak? I gdybym miał wybrać swoją najmniej ulubioną postać w całej grze, no to Yuffie byłaby... Tak, na przedzie, na czele, bez żadnych kontrkandydatów w zasadzie. Jest strasznie irytującą postacią, strasznie irytującą. Haroldzie, nie mam pojęcia. Wszystkie cztery magie żywiołów. To ja chyba, nie każdy ma w zasadzie te magię, znaczy w sensie, że podwójne kupić, tak? Jeden to jest ogień i mróz, lód, a drugi to jest powietrze i piorun. Co tam pani powie? Tak, ostatnio coraz częściej pojawiały się takie potwory. To wszystko wina tego cholernego reaktora. No widzimy, że tutaj mamy do czynienia z propagandą antyatomową. No, biały delfin. Thanks so much, you guys. Pryszczyllo. Fancy moves. To były niezłe ruchy. Nie podrywaj, przez dziecko, masz 12 lat. Tutaj uderzasz do 20-kilkuletniego pana. Wstydź się. 2-1 dla PSG. O, rety. O, rety. No to mam nadzieję, że pan Robercik się zirytuje i strzeli 5 bramek w 9 minut. Tak by było najlepiej. Dobra, co możemy... Łość Shaw, czyli idziemy do naszej... To jest Rise Settlement... Quests. Check on Yuffie. Sprawdź, co u Yuffie. No dobrze, sprawdzimy. Pan co tutaj ma? Pan ma wędki? Sorry, the ship won't be leaving port until the festivities are over. Statek nie odpłynie z portu, dopóki nie zakończy się świętowanie. Tutaj chyba na górę trzeba iść, tak tam. Dobrze. Ocean's real quiet. O, ocean jest... O, patrzcie, co ona robi, jak ona biegnie. O. Hey, you guys are that Avalanche Splinter Cell, right? Więc jesteście z tej komórki Avalanche. I'm a big, huge fan of yours. Jest naszą fanką. HQ wishes they could be as cool as you guys. Well, we are pretty cool, but... Think we could sit down for a chat later? Got a teensy favor to ask. And do nas pewną prośbę. I suppose you could come by the inn tomorrow. Może wpadniesz jutro do karczmy, do tawerny. To jest nadmorskie tawerny, tak?
To nie powinno być inn, tylko tavern. Jest różnica między inn a tavern. I know, she laid it on pretty thick. But hey, she's just a kid. Tylko dziecko. Cóż za problem, jeśli ją wysłuchamy. Może chce twój autograf. Come on, let's get ourselves some rooms. No dobra. Twilight in a sunless town, czyli zmierzch w mieście bez słońca. No dobra. Cik. Otwórzmy sobie zadania nasze. Story. Return to the inn. Czyli wróćmy do tawerny. Robinie, jeśli może to będziesz oglądał, tu się zwracam do Robina z ogrodu Balam, no to chyba warto by zrobić z tej inn tawernę. Skoro to jest miejsce nadmorskie. Zanim skręci się, zwrócę na coś uwagę. Barret nie lubi Yuffie. A ja nie lubię Barretta. Nie, Barret, wolę Barretta niż Yuffie. Zdecydowanie. Wolę zdecydowanie Barretta niż Yuffie. To nie jest tak, że go nie lubię. To jest po prostu tępy jak... To jest tępy. To nie jest najostrzejsza kredka w piórniku. Natomiast Yuffie jest drażniąca. Barret jest po prostu głupi. Hey, if it isn't the heroes of the hour, I heard about what you did for that girl. Tak, słyszałem, co zrobiłeś dla tej dziewczynki. Your stay is on us. We insist. It's the least we can do for you, really. Pobyt na nasz koszt. Now then, how many we got? Well, 4 rooms enough. 4 pokoje wystarczy. Could you make it 5? 5 it is. Oh, everything is comped. So if you need anything at all, just ask. To zajmują wszystkie pokoje. Biedaki nie będą miały żadnego zysku tutaj. When was the last time that happened? Respond. Co możemy tutaj? Czyli odpoczynek. Check in on the others. Jeśli chodzi... Secretman pisze, odnośnie drażniących nastolatek, to na Yuffie się nie skończy w tej grze. Rafale, chciałbym od 19 zacząć Sekiro, bo chciałbym jak najdłużej. Może znowu dojdę do jakiegoś dużego bossa, tylko proszę mi nie mówić, co tam jest, bo ja nie oglądam żadnych poradników Sekiro, nic nie czytam o Sekiro, bo chcę przeżyć to tak zupełnie na świeżo. Więc postaram się od 19 w niedzielę Sekiro. Tak. Otwarte. Barecie, powiem ci tak, stary. Jesteś drażniącym typem, ale w porównaniu do Yuffie, to ja cię nawet lubię. No. Hey. So about that Yuffie kid, what do you think she wants with us? Be honest. Bądź szczery, jest walnięta. Chcę twój autograf. Your autograph. O, zmienił się moje nastawienie. Ach, ciężar sławy. Tak, on jest walnięty też, tak. Always knew this day'd come. Good thing my signature's a work of art. Let me prove it to you. Od 18 to raczej nie dam rady, Rafale, nie. Ale zobaczymy. Co tam? Shinra didn't waste any time getting our names and faces out here, did they? Archerze, to na pewno bym odpowiedział. Ja tam nie pamiętam żadnej innej osoby. Tam były inne osoby w wiosce, no tam była jeszcze jego mama. No tu mamę pewnie pamięta, ale... Ale nikogo innego. No bo kto tam był jeszcze w wiosce? Był Sephiroth w wiosce. Dobra, muszę tam iść. Poczekajcie, kamera się zablokowała. Naprawdę. O! O, teraz. Strange voice. Only that something is... Like it's on the tip of my tongue, but... I just can't remember. Damn whispers! Speaking of, you seen them lately? Czy to Ronda jest przypadkiem? Kto tam? Puk, puk. Cloud. Who's in there with you? Któż tam z tobą jest? Red 13. A to nie był. To był inny głos, to był kobiecy głos. Nope. I'll clear here, officer. Well, hope the rest of your patrol is just as uneventful. O, masz przede mną tajemnicę, kobieto. You stupid woman. Już wiem, że nie będę ekipa Aeris.
Nightmares. Your Nightmare. Ciekawe, bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to żart, czy to jest taki delikatny ogrzynk, bo nawet nie trolling. This town reeks of fish and brine. Should Shinra come calling, I doubt I'll smell them till it's too late. Czyli to miasto damy jakoś radę. We'll manage. Poprawiły się relacje, zmieniły się i pogłębiły. O, jest coś wymięty. Mój biedny nos. Powiedział wcześniej, że to miasto cuchnie solanką i czymś jeszcze. I rybami właśnie, więc kiedy nadejdzie Shinra, to chyba nie będzie mógł ich wyczuć. Co to jest tutaj? Chyba na górę muszę pójść. Czy mogę wejść do... O, pogorszyły się moje relacje z Aeris, nie? Puk, puk. Come in. Use woman. O nie, jest uśmiechnięta. I don't know about you. Nie wiem, jak ty. Ale wydaje mi się, że jesteśmy w drodze od zawsze, jakby Midgard był pradawną historią. Witam Romana. Zastanawiam się, jak mama i Marlene się mają. Tęsknisz za domem. Nie mam na to czasu. Nie, kiedy w pobliżu jest Sephiroth. No to takie pytanie z innej beczki, ale czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy się spotkaliśmy? Dałaś mi kwiatek. You shoved a flower in my face. It's called a gift, Cloud. To był podarunek. I saw it, you know, in a vase at Seventh Heaven, and I seriously doubt you're the one who put it there. A, hey, czy Your Nightmare jesteś z kościoła 60 klatek? Okej. Rozumiem. Ja nie jestem wyznawcą tego kościoła, ale szanuję osoby, które wolą grać w ten sposób. Mi zupełnie nie przeszkadza, jak jest mniej klatek. Byle było stabilnie, tak byle nie skakało. Dobra, otwieramy skrzynkę. O! Empress's Scepter, czyli berło imperatorowej, czy też cesarzowej, no ale raczej imperatorowej, tak? No bo cesarz, określenie cesarz, pochodzi od Kaisera, od Juliusza Cezara. Więc wcześniej, przed Juliuszem, byli imperatorowie, więc wypadałoby jednak tłumaczyć imperator i imperatorowa. No sprawdźmy w ogóle, co to jest za broń, bo material and equipment. To jest chyba dla Aeris właśnie. Timeless Rod. Tak jest. Empress's Scepter. I co to? Radiant Ward, czyli jaśniejąca osłona. Teraz chyba jest w 60 klatkach, tak. Tylko, że pewnie skacze. Znaczy, mi to zupełnie nie przeszkadza. Dla mnie grafika jest super. No, ale mówię, to nie jest... Nie jestem tak czuły na jakieś spadki tekstur, jakości. Zresztą moim zdaniem to jest dobrze. No, po prostu jest dobrze. Gdyby to był poziom przeskakujący między tym, co widzimy, a Switchem, to bym narzekał, że kurczę, że nie jest stabilnie. Ale tutaj jest stabilnie. Czasami coś się dorysowuje hen w tle. No ale dali Bóg, no jest dobrze, jestem zadowolony. Oczywiście na PC-cie będzie pewnie lepiej i chętnie zagram też na PC-cie. Natomiast tutaj jest ok. Dobra, ile to jest? Teraz mam timeless od 27.49, 36.31, czyli nie wykorzystałem jeszcze tej egidy czasowej. No, ale tutaj jest znacznie więcej miejsc na materię, tylko problem jest taki, że nie ma miejsc połączonych. Dobra. Na razie nie będę jej wyposażał, tylko jeszcze zobaczę sobie. On ma Bastera i ma jeszcze Sleek Saber. I wszystko jest opanowane. Tutaj jest też opanowane wszystko. Tutaj też. Tutaj też. Nie, Crescent Claw, czyli ten księżycowy pazur nie jest jeszcze, czy też zakrzywiony pazur nie jest jeszcze opanowany. Będę musiał to zrobić. Więc zostawię na razie tak, jak jest. 2-2, bardzo dobrze.
Ale powiedzcie, że Roberci chociaż podał Rafini, albo nie wiem, no, nie przeszkadzał w strzelaniu. Dobra, idziemy na górę w takim razie. Tutaj wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy mnie kochają. Bebe, dużymi literami, dobry wieczór. Robert czyli piątkę strzelcowi. No to w zasadzie tak, jakby on sam strzelił. Ja wam mówię, Polska zdobędzie Mistrzostwo Europy. Usłyszeliście to po raz pierwszy tutaj. Nikt w to nie wierzy, ja w to wierzę. Postawię 500 zł i będę... I zdobędę kilkadziesiąt tysięcy, albo kilkaset. No dobra. No tutaj się kroją jakieś miłosne rzeczy. Żałuję tego, co powiedziałem w Calm. A co powiedziałeś? Ja nie pamiętam, co powiedziałeś. Mówiłeś jakieś głupoty pewnie. Cloud jest taki nieogarnięty zupełnie. Z takim... Nie powinienem w ciebie był wątpić. Luzik! Też nie powinna w ciebie wątpić wcześniej. Do you remember a guy named Emilio from Nibelheim? Pamiętam tylko ciebie. Only person from the village I remember is you. Huh? O mój Boże. Okay then. His family owned the general store. Jego rodzina right. Miała ten delikatesy. Anyway. He left the village right before you did. Opuścił wioskę. Thought I'd never see him again. Przed tobą. Myślałem, że go nigdy nie zobaczę. A pewnego dnia pojawił się w siódmym niebie. I couldn't believe my eyes. Nie mogłam uwierzyć moim oczom. Był taki wyrośnięty. Na początku go nie poznałam. Really? Naprawdę. Yeah. Tak, i co więcej, kobieta, z którą wszedł, była oszałamiająca, jakby mogła być modelką. No, a ty na pewno nie mogła być. Ty to w ogóle jesteś brzydka taka. W ogóle nie mogłabyś być modelką. Not interested, are you? Not really. But I'm happy to listen, so go ahead. Dobrze, it's dobrze. Okay. Forget it. Tak to trzeba było rozegrać. Bardzo dobrze to rozegrałeś. Nie okazuj. No, to jest tak zwany shit test. Why deny it? I guess it was, huh? No, był to teścik. I'm no, sorry. Właśnie. Prawdziwa dziewczyna. Jeszcze znajdziemy czas, żeby pogadać i ustalić, co tam będziemy robić, co będziemy kręcić. I przygotuj się na to, że się wygadasz. Teraz się oprze o ścianę, o te drzwi i tak, wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja podczytam tym elektronicznym dziewczynom w głowach po prostu. Szkoda, że normalnym mniej, ale tym elektronicznym jak najbardziej. Ach, dobra. Spaciu, spać, chłopie. Jeszcze zobacz, tutaj nie ma żadnej... O! Tutaj nic nie ma. Jakichś skarbów. O, są skarby, jest materia. Jest materia, proszę podnieść materię. Co to za materia jest? O, bo w lightning przyda się. Fizyka krzeseł, proszę. Ustaw to tutaj. Nie podoba mi się ten fotel. Nie podoba mi się, powinien stać tutaj. W ogóle, o, trzeba go spalić. Doskonale. Teraz wygląda znacznie lepiej. Wszyscy są zadowoleni. To jest takie rzeczy tylko u Clouda. No, otwórz to. A więc zasłużony wypoczynek. To skoro zasłużony, to w kimę uderzę. Bo nie będą... Czy przyjdą cienie, czy będą straszne sny. Tak, odpocznij. Odłóż może miecz.
odłożył. Mądry chłopak. Jeszcze tak, brzuszki trzeba robić. Brzuszki nic nie dają, ale rób, rób. No, wersję do krzeseł Polo the Dark. Oto się dobija, to Tifa. To jej rękawiczka. Przywitaj ją z mieczem. A nie, to już. Chodźcie, chłopaki. A Yuffie już przejęła kontrolę nad całą ekipą lawiny. Czas, żebyście mnie poznali. Jestem najbardziej irytującą postacią. Znaczy, to samo, przedstawia się tak samo jak na początku Final Fantasy VII Remake Integrate. To Shinra's reign of terror and prove that Wu Tai's not to be trifled with. Wu Tai? Yep. Which brings me to that little favor I mentioned yesterday. Long story short, I want you to join me. Żebyś się do mnie dołączył. They just didn't understand, but you guys get it. Tak. Centrala tego nie rozumie, ale wy tak. Don't ninjas creep around in the dark, slitting people's throats. I mean, we've done some shit, but we ain't about to stoop that low. I resent that. Although, that is something we do. Jak podżynanie gardeł w nocą. To jest to, co robią. Traveling alone so far from home is expensive. So I've been moving from town to town. Marcinie, dziękuję i cieszę się, że się podobała chyba. Goty, no właśnie. Skrytobójstwo. Kto jest celem? Seriously, guess. Just spit it out already. Who else? But a certain company's new president, Rufus freaking Shinra. Rufus Shinra, no to nie uda ci się, moja droga, nie, nie doszedł. And that douchebag will be here any minute now. Zaraz tu się pojawi. Anyway, enjoying his fancy inauguration parade. Parana inauguracyjna, gdzie pojawi się Rufus. And then their sunlight. Junon demands revenge. So when the president steps out. Oh. Wow, tell us more. Okay, you want to know how Rhonda's planning on paying me? With your bounty suckers. What? A, czyli Rhonda ma ich wydać i zapłacić Yuffie za zabicie Rufusa. A więc Rhonda jest dwulicową żmiją. Boże, czy to... To nie jestem pacan z motoru z remake'a, bo słyszę motor. Jak on się nazywał? No bo jest. Taki idiota z dawnych czasów. Tak. Czyli walka z bossem. Z bossem bossem. Zobaczmy, czy to on. Walczyłem z nim w czwartym. No tak, oczywiście. What light from yonder balcony breaks? To jest cytat z Romeo i Julii. W ogóle. Cóż za światło dochodzi z tegoż balkonu? Nie, to jest moje wolne tłumaczenie, ale to jest z Romeo i Julii, niemal na pewno. Erdeku, witam. Honestly, how long do you intend to keep me waiting? Cześć, pacanie. Ostatnio wygrałem. Absence certainly makes the heart grow fonder, my friend. Still playing hard to get, eh? Well, I've got news for you, young man. On chyba lubi chłopców, tak miałem wrażenie. The speed demon has been entrusted with a singular task. Otrzymał jedno tylko zadanie. Czyli...
porwanie Eris, znaczy porwanie. Przejęcie. Bo do tanga trzeba dwojga. No właśnie, tutaj powinno wejść budka suflera. Tak mała arena się tutaj nie sprawdzi. Ale bez obaw znalazłem idealną scenę. Miasto na górze. O, to przywołuje wspomnienia. Bartl cały drży. Dziwny. Barrett powiedział, że ja mam dziwnych kolegów. Po czym patrzył w lustro. These people don't need more trouble. Yuffie said to talk to Priscilla if we wanted to get topside, right? Let's go find her. Dobra, znajdźmy Priscillę, ale... Thanks for dealing with that Shinra nut job. No i tak chcesz nas sprzedać. For even a second we did that for you. The slime ball sold us out. Popcornik dobrej nocy, dziękuję, że wpadłaś. Not much, but it's yours. O, dałek, co tam dajesz? 5000 gili. Your bounty. Part of it anyway. You nagroda? Thought I'd put you through the ringer like that without making it worth your while? We're on the same Paszu, side. Dobrej nocy. Always have been. And what if Biker Boy had taken us in? Then I would have had to improvise. But I didn't, because it all worked out. Worked out fine. Like I pray it will for Yuffie upstairs. New quests are available in the Junon region, czyli nowe misje są dostępne i są nowi gracze w tego, w krew królowej. W zasadzie mógłbym sobie przygotować też talię, bo mam nowe karty przecież, nie? Codex. I mam nowe karty. Tutaj mogę na przykład... Bo tutaj edit deck. O, proszę. Masz teraz kartę, która może zmniejszyć moc albo osłabić inne karty. Kiedy moc karty jest zmniejszona do zera, zostaje zniszczona, a zajmowane przez nią miejsce staje się ponownie wolne. Są także karty, których zdolności aktywują się jedynie wtedy, kiedy zostaną zniszczone lub osłabione. Dlatego czasami przydaje się, jest korzystne korzystanie ze zdolności osłabiania na własnych kartach raczej niż na kartach przeciwnika. Częścią zabawy płynącej z gry w krew królowej jest znalezienie nowych sposobów na zwycięstwo. Edmundzie, nie, jutro transmisji nie będzie. Jutro jesteśmy z kumplami umówieni od dawna na planszówki. Jutro będziemy grać w Dominant Species planszowe. Jeden z kumpli skończył właśnie niedawno 51 lat. No i gramy w jego jedną z ulubionych gier. Marcinie, no jak widać, nie oglądam Ligi Mistrzów. Gdyby grała jakaś polska drużyna, to bym oglądał. Ja ogólnie piłka klubowa dla mnie jest... Czasami oglądam, ale dla mnie liczy się głównie piłka reprezentacyjna. Dobra, to może później będę sobie te karty robił, może w wolnym czasie. A teraz, żebym zrobił zadanie dla Rondy. Droga Rondo, no. Kiedy słowa nie wystarczą. Well, since you clearly don't have anything better to do, think I could put you to work? Może. The remainder of your bounty. I need it delivered. Zostało nagrody. Muszę, żebyście dostarczyli ją. Mam tutaj już dostawcę. This here is yes. Salmon. To łosoś. Since he'll be the one making the drop, it's your job to get him there safe. Doesn't seem like too much of a hassle, but who exactly is this money for? My son. Ja wolę grać na przykład CS-a niż oglądać, jak inni grają. Plus, nie wiem, oglądanie sportów, e-sportu, nie potrafię czerpać z tego takiej przyjemności, jak z piłki na przykład oglądania. Gdzie jest syn? The crow's nest. Boy got sick of living under this steel sky. And my thumb, I więc jej syn znudził się życiem w tym mieście i wydostał się w góry. Kinda sad, if I'm being honest. If you're gonna run away, at least go somewhere interesting. Don't half-ass it. Jak tam z kasą? I meant what I said.
Can't afford to take care of this town and his shit. Nie mogę sobie pozwolić na zajmowanie się miejscem, miastem i jego sprawami. But he's got to learn to stand on his own two feet. Barka prowadzi. Robert już jest strzec. Don't I, Sam? Dobra, podejmujemy się zadania. Czyli będziemy zadanie FedExowe. Znajdźcie Tobiego. Ta pani ma jakiś tatuaż jeszcze na ramieniu. Sam Porter. Rzeczywiście, ale to jest... A więc łosoś ruszył do wyjścia z wioski. Teraz jeszcze dobrze idę. Priscilla's plan to nie jest to. Quests. Kiedy słowa nie wystarczą, to jest tutaj. Rendezvous with the dog summon at the English Stowage. Czyli spotkajcie się z psem w przytułku wędkarza. Here you go. No i tu jest do Priscilli, nie, to oczywiście dobrze szedłem idąc do wyjścia po prostu. Edmundzie to już miesiąc nie gram w tego, w złodzieja szok, po prostu szok, jak czas nieprawdopodobnie szybko mija. W piątek złodziej powinien powrócić. Tak jest przynajmniej mój plan, że w piątek złodziej, w sobotę pewnie znowu FF. Albo może Zakmak Kraken, zobaczymy. A w niedzielę Sekiro! Będę musiał trochę poćwiczyć, bo teraz jak pograłem w finala, to przerzucenie się na Sekiro znowu i system walki inny całkowicie może być pewnym wyzwaniem. O, co tu jest? To są jakieś... Sprig of Sage. Bardzo. Co to są za ptaszydła tutaj kraczące przed chwilą? Borygo się nie pije. Serdecznie dziękuję za subskrypcję. Bardzo fantazyjna ksywka, chociaż są tacy, którzy twierdzą, że Borygo się pije. To są takie szuszwole, bardzo mocno patologiczne, ale cóż, ale są tacy. Łosoś, prowadź. Wuf, wuf. Torwenie, serdecznie dziękuję za subskrypcję. Po Borygo się nie rzyga. Piotrze, witam. Follow song. Yes. Idź za łososiem. Nie martw się, rzekie potwory, które będą chciały cię dorwać, będą musiały przejść przeze mnie. Jak powiedział Barret do pieska, wobec tego już bym się zaczynał, na miejscu tego psa już bym się zaczynał martwić. Ryszardzie, witam. Jaka muzyka? Muzyka trochę przypomina mi, szczególnie te chórki. Przypomina mi troszkę płytę Olias of Sunhilo, Jona Andersona, jego debiutancką płytę. Bardzo piękna. Guess moms are the same all over. I turned the money down though. Didn't need it. Since I was planning to enlist straight away. But you still can't help setting your price at $2,000. Sentimental, ain't you? Katamari, no, w sumie też tyle coś tu jest.
O, właśnie. Ta szory tutaj są. Let's do this. Muzyka, to wam powiem, takie trochę lata 80, popik lat 80, jakby teraz nie dosłownie. Chat. Super muzyka. Bardziej niż Pet Shop Boys dawał mi tutaj aha. Material level up. Nie no, Papa Dance, proszę. Nie, to nie jest Papa Dance. Idziemy za pieskiem. Łosoś, prowadź. Łosoś ma jeszcze pełną energię. Jest okej. Czy ja wiem? Yazoo inaczej. Yazoo bardziej mroczne, plus w Yazoo była pani Alison Moyet obdarzona takim bardzo niskim głosem. Już bardziej, chociaż też nie, bo mocno depresyjny był Bronski Beat, tak? O, to jest... Kurczę, to mi przypomina coś... Nie no, to jest przecież riff, początek Last Christmas. To jest Last Christmas początek. Teraz już nie, ale to ten pierwszy akord, te trzy pierwsze akordy to jest Last Christmas. Teraz już nie, tak? ale pierwszy akord jest Last Christmas po prostu jak... bo nie dydy, no. Dobra, sprawdźmy, co tam trzeba. Mróz, bardzo dobrze. Zaczekajcie. No dobrze, używałem mrozu. Wszystkie rozbite. Ubereliusie niby tak, ale nie do końca. Przykład, dlaczego tak łatwo można utwory wielu wykonawców z lat 80. rozpoznać? No bo było w nich coś wyjątkowego. Torwenie, no to uanimowany to był Take On Me a grupy AHA. Piccolo d'oro dell'Antoniano, Arcze, że się pisało. Czekajcie. What? Know how some parents stop their kids from leaving the nest, claiming it's too soon or they're not ready. Any excuse to keep them at home. What about it? Loads of parents are like that, but I told myself I'd be different. I'd never keep my little girl from flying. I don't want to clip her wings. I want her to soar. Tutaj co jest? A co to jest? Złoto? You think I'll keep all to myself? Oh yeah. And that's
That's what scares me. OMD, Szubarku, Orchestra's Maneuvers in the Dark. OMD, mam wrażenie, to też był taki bardziej zimna fala New Romantic, prawda? Już bardziej, chociaż też nie, Classics Nouveau, prawda? I Sal Solo. Chociaż tutaj jest, to jest radosne, z takich radosnych to Aha było radosne i Wham było radosne. Dobra, zróbmy jakieś rzeczy. Item Transmuter. Mogę zrobić High Potion i Ether mogę zrobić, super. Zróbmy Ether, chociaż jeden. Wood Sprite Armlet. Beguiling Armlet. Evangelisa. Jona Evangelisa też bardzo. Jon Evangelisa, Boże, te wszystkie płyty Jona Evangelisa to jest dzieło sztuki. Od Short Stories, Private Collection, Friends of Mr. Cairo, to jest mistrzostwo. Krzysztofie, witam. Pierwsze użycie torwania autotuna to lata 70. z tego co kojarzę. Ale to były takie bardziej eksperymenty, tak? Wtedy jednak nie było elektronicznego zapisu muzyki i większość na taśmach było. Ale autotune pierwszy to jest oczywiście nie w takiej formie elektronicznej jak mamy to teraz. To jest Last Christmas. To jest Last Christmas, jak nic. No i teraz już się Last Christmas skończyło, ale przez pewien czas było. No, czy ja Salmona mogę leczyć jakoś? Ludzie z Reddita oszaleli na punkcie tego utworu? Okej, okay, no to... Ciekawe. See you later, Evangelisa? Kurczę, muszę sprawdzić. Nie kojarzę, żebym słyszał. Ja najbardziej jednak lubię z Evangelisa, to dla mnie ścieżka dźwiękowa, znaczy tak, wszystko, co nagrał z Jonem Andersonem oraz Blade Runner, tak? To jest mistrzostwo absolutne. A to jest bardzo letni utwór, taki, który sprawia, że człowiek czuje się pozbawiony jakiejś presji, tak? I raczej wydaje mi się, że to jest muzyka, która pokazuje, słuchaj, będziesz się dobrze bawić. To jest, będzie śmieszne zadanie, albo takie, które nie może przysporzyć jakichś kłopotów, ale nie zginiesz tutaj. Tak to odbieram. A ten syntezator to kojarzy mi się z tego. Z animowanego filmu o Rudolfie tym czerwononosym reniferze. Dosłownie, tam był taki utwór, który też miał taką nutę. Cała walka zrobiona. Torwanie, ja już przeszedłem Blade Runnera na transmisji. To była moja pierwsza transmisja w ogóle.
którą zrobiłem. Cztery części. Jest oczywiście w archiwum, więc nigdzie nie zniknęło. Sebastianie, dziękuję bardzo. I witam również. Faktorowa nie jest nagranie mojego przejścia. Ja nie kasuję w zasadzie niczego. Więc jest. Jest mnóstwo ciekawostek językowych, tylko wiecie, wtedy wyglądało to nie wiem ile osób. Niewiele. Mogłem marzyć o tym, żeby ktokolwiek, żeby było, nie wiem, kilkadziesiąt osób oglądających. Wow, proszę państwa, szaleństwo. Wow. Use cushion to rest. No. Chociaż... Może odnowię ten przystanek. O, zmienia się muzyka. Eter znalazłem. O, już wraca. Bałał. Właśnie, znak trzeba postawić. Oczywiście, tak się zastanawiałem, co tu trzeba zrobić, bo kojarzyłem, że coś trzeba zrobić, ale zapomniałem o tym znaku. Dziękuję za przypomnienie. Ekilacie, witam. Nie, transmisji, nie, odcinki Grysława to tak, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o transmisję, to żadnych nie kasuję. Wszystkie są. Więc jedna transmisja, która została skasowana, to ta, którą z Otokiełem nagraliśmy, będąc na delikatnym spożyciu. I uznałem, że to nie ma sensu, że to trzeba skasować od razu, więc to jest jedyna transmisja, która została skasowana. Dobra, gdzie jest piesek? Piesku. Gdzie on? A, tam jest Sauna. Tak, akurat The City Szubarku mam. Tak samo jak ten Gorzkie Gody, muzyka do Gorzkich Godów jest wyśmienita. Mniej znany z filmów Polańskiego. Bardzo dobry film. Depresyjny trochę, ale bardzo dobry. Barrett, get your shit together. Marlene's barely out of diapers. You've got time. Barrett teraz o swojej córeczce biednej mówi. Oczywiście punkt. Tak, ma kryzys ojcostwa zdecydowanie. Kurczę, gdybym miał córkę, pewnie też miałbym kryzys ojcostwa. Garczerze, dziękuję. Obtained golden plume, czyli mam złote pióro. No, tu jest coś... Hunting grounds. Czekajcie, zobaczmy sobie mapę. O, rety. Borys go się nie pije. Dziękuję za przekazanie subskrypcji serdecznie. Ulubiona gra Grysława Firewatch. Jak mogłem nie pogłaskać czekobo? Mieczem? Dobra, chodź tutaj, dziadu. No masz. Ja nie jestem fandomem. Ogólnie zawsze staram się trzymać jak najdalej od wszelakich zorganizowanych grup czegokolwiek. Nie, jestem samotnym wilkiem, McQuaid. Czubarku, czyli w tym roku 15 lat, tak? No to ciężki okres w życiu. Wszyscy moi znajomi mają córki, więc ja wiem, co tam się dzieje. A czy jest fandom pozytywny? Jest fandom taki, wiecie, osoby, które uważają, że są właścicielami jakiegoś dzieła i jakiekolwiek odstępstwa od świętej księgi lub świętego filmu lub świętego komiksu, o mój Boże, no to krwi. Proszę, Piedmont Tower. O, od razu tą wieżę. Co tam, ptaszki moje kochane? Przełączamy.
Kiss my ass! Wszyscy żyją, wszyscy się mają dobrze. Super jest ten kawałek. Sam go zaczynam nucić, to znaczy, że już to jest mocno chwytliwy. O, nie trafiłem ani razu, bo przez drabinkę nie przyszło. Wow. Nie, to mój młodszy to jest 2008. Już kawaler duży. I boom. No to 3 lata rodzice, to jednak, to jeszcze spoko, to jeszcze chyba spoko, trudno mi powiedzieć. Chociaż brałem udział w wychowaniu dwóch dziewcząt, czyli moich siostrzenic kochanych, to ten. No to było, to były lata 90. Jakiś czas temu. Moogle Medal. Bardzo dobrze. Na górę, proszę. Hopsa, hopsa. Uaktywniamy wieżę. Kurczę, ta gra jest wyśmienita. Pomyślał projektant drewniany do tych wież, nic nie myślał. To nie był projektant. To były te wieże same, to są żywe byty, one wypuszczają drabinki jak ludzie kończyny, jak ludzie i zwierzęta kończyny, tak, więc to są żywe byty. Torwanie już pokazywałem w poprzednich częściach, w poprzednich transmisjach. Oraz jak jeździ na czokobach. I zio. Dobra. Gdzie jesteś, psiaku? Gdzie jest pies? Bałała, bałała. Utwór bałała, bałała. No, gdzieś przede mną. O, tam. W krzaczorach się ukrywa. Łosoś. O! Bałał, 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 bałał. O, popatrzcie, jakie. To są chyba. Piesy, że hej. Dobra. Judgmental status effect. Petrify. O Boże, zostałem zamieniony w kamień. To niedobrze. Znaczy jeszcze nie, na razie taki ociężały, później może się zamienić w kamień. Unikaj obrażeń, dopóki ten status nie zejdzie, albo ulecz ten stan, tę przypadłość za pomocą esuny lub zaklęć rozmaitych. Robienie dobrej nocy. Ogrutniku, dziękuję. W jaką grę mam najwięcej godzin? Trudno powiedzieć. W Gloomhavena mam koło dwóch. No w Diablo chyba. Diablo mam najwięcej godzin. Albo i w Hearthstone'a to na pewno. Dobra. Mam tutaj Esunę jakąś. Wake someone up. Grenade. Hazardous material. Nie mam w ogóle takich rzeczy jak Esuna. Dobra, to chociaż drogi Cloudzie, zbadaj te dziady, co one tam mają. Na co są podatne? Sandstorm Drake B. Na wicher. Dobranoc, Szybarku. Dzięki, że wpadłeś.
aura osłabi, będzie słabnąć z każdym wytworzonym tornadem, a kiedy znikną, będzie można tego jaszczura poddać presji, atakowanie od tyłu będzie. Borygo, oczywiście, że znam Kaczmarskiego, tak, tak, miałem nawet, jedna z pierwszych kaset, którą kupiłem w 1988-1989 roku, to była z utworami Kaczmarskiego. Nie, to nie znam osoby z mojego pokolenia, która by nie znała Kaczmarskiego, nie, to jest... Pio na Clouda. Teraz Aero. No teraz rzuca cyklony. Nie w tego, ale jak już zacząłeś z niego to bij. Jeszcze raz, Aero. Tego drugiego. Oj, trafił mnie. O, pressured. Pressured, bardzo dobrze. Aero. Jest pressured. Jest staggered, dobra. Dobra, no to teraz synergy abilities, nic nie mogę. Ale mogę spróbować użyć na nim triple slash. Jeden zabity. I mogę jeszcze Braverem. Oj, zamienił mnie w kamyka. To w locie zamienił mnie w kamyka. Dobra. Baret, chłopie. Wylecz trochę Tiffę. A Tiffa przywoła Ifrita? Dobra, co mi tam? Niech przywoła. O, Nothing, serdecznie dziękuję za kolejny miesiąc wsparcia. I jeszcze spells. Dobra, summon abilities. Crimson Dawn. Stagger! Bardzo dobrze. Abilities. Proszę bardzo. Maximum Fury. Zabite. Materia level up. Super. Bardzo fajna walka. Bałałaj, bałałaj. I... O, już nie mogę użyć, ale mogę... Mam trochę więcej... Czy jeden eter mam, dobra. Niech tam będzie. Chyba przedmiotami lepiej jest leczyć w tym wypadku. Potion. Jak to się robiło, żeby używać kilka razy tego samego przedmiotu? I teraz, o właśnie, multi-use potion na Barretta. Dobra, idziemy. Prowadź, piesku, prowadź. Piesek na razie się trzyma znośnie.
Chociaż ta walka już była mocniej, bardziej wymagająca niż poprzednia. Co tutaj jest? O, proszę, przystanek kolejny. A nie, to świątynia chyba bardziej. Nie, przystanek. Podnosimy. Kobo ma na pupie coś, żołędzia chyba. Dostaje kolejne złote pióro. Dobra, już nie domagaj się tych pieszczot. Ale tu jest świątynia, tak? To później tu przyjdę, teraz idę za Salmonem. Czy mam uderzać w kamienie? No właśnie tutaj jest... No, one prowadzą mnie do tych świątyń. Legendy o Fenicie. Phoenix dipped its feathers in the proffered flames, thereby refueling its fading life force. Oj, tam coś jest na górze. Ale ja idę, na razie idę za psiakiem. Nie mogę odchodzić od głównego zadania. Ochrona psiaka. Olbrzymia jest ta gra po prostu. Ciekawe, ile zajmie mi jej przejście. Obstawiam ze 100 godzin. Woof. Sam. Oh, Dylan. What are you doing here? Came all this way and you're still full of energy. Do I know you? We're Sam's bodyguards. Your mom hired us to keep him safe. And to make sure her boy got his allowance. Keep it. I ain't taking her money. Yeah, biorę od niej pieniędzy. I can make ends meet on my own. Who are they, Dylan? Na siebie. Friends of yours? Oh, Claire. Dziewczę wciąż. What are you doing out of bed? You know you need to stay off your feet. I know you came all this way, but I can't accept that. Just make sure Sam gets home safe for me. You really are your mother's kid. Got her stubbornness and everything. Tak, jesteś uparty jak swoja matka. Jak tam sobie wodzisz? Why don't you hang on to it? This is a fortune. To fortuna. If you really don't want it, I'll take it off your hands. To chętnie ci zabiorę. I'm sure you want to give your kid the best life you can. Pewnie chcesz zapewnić swemu dziecku najlepsze życie. That don't come cheap. Z mojego doświadczenia to nie jest nic taniego. Przemyśl to. True. To prawda. We'll take it. Weźmiemy tę kasę. Hart się cieszy. For you, dude? Toby. Sorry, got a little tied up. Hang on. Aren't these guys with Avalanche? Rhonda said I might run into you. O, dostałem. Avalanche? Wait, duże rzeczy. You mean they're the ones who blew up the companion? To dla kogo jakby, the superstars themselves. Bareta chyba. I just want to say it is such an honor to meet you. Actually, while you're here, think I could ask you for a favor? Mogę was poprosić o przysługę. Situation seems to be taken care of. Dylana została ogarnięta. Excellent. In that case, why don't we step into my office for a chat? Right this way. Zapraszam do mojego biura na małą rozmówkę. Zadanie skończone. Pogłębiła się moja relacja z Barretem. Tylko Barret to już w ogóle, mam nadzieję, że nie będzie chciał zabrać Klauda na randkę. Piotrku, witam. Crow's Nest. Man, you Midgarinos are something else. Midgarinos. Midgardczycy. And here you are, lending me a hand. Ja zamierzam przejść tę grę całą na transmisjach. Pewnie to może zajmie nawet do wakacji, kto wie, a może nawet przez wakacje będzie się grało. I zdaję sobie sprawę z tego, że to nie będą transmisje cieszące się takim powodzeniem co Sekiro, czy Niebezpieczny Rysiek. Ale ja się tu odprężam przy tym. Wiecie, to jest dla mnie taka przyjemność po prostu.
bajeruj dobrze dziewczynę, żeby unikać Barretta. So, here's the situation. There's this big lighthouse down by the cape, and someone calling themselves the Merc of Junon has turned it into their hideout or something. A Merc? Oh, are they an acquaintance of yours? Damn, because you know. Anyway, that place has got a killer view. We used to go up there all the time and just chill. But it's too dangerous with all the monsters around, and that Merc hasn't done a thing about him. So I was hoping you could do me a solid and convince that Merc to help us out. Podobny do Martiego McFly, rzeczywiście, Sophie. Zapytaj o najemnika. They've done many a good deed in Midgar and all throughout the grasslands. Zrobili dużo dobrego w Midgardzie i na prairie. They're so good at doing good, then why aren't they doing anything now? Ludzie lubią oglądać, jak cierpią, ale na ostatniej transmisji naprawdę pokazałem, że pan Genichiro mnie czegoś nauczył, tak? Pokonałem tych dwóch bossów, mini bossów dosyć szybko, bo jednego za drugim razem, drugiego za trzecim razem. The lighthouse is up ahead, right on the cape. Dobra, a więc apparently it used to guide ships back in the Republic days, but that was like chodzi o latarnię morską, która, w której teraz ten najemnik zamieszkał. Crawling with monsters. Jest pełno tam potworów. Anyone who thinks customers will come calling is out of their mind. Dobra, do him a solid. Yo, you're the best. You know, I just knew I could count on you. So, you gonna help or pomożemy? You can sniff out trouble. Możesz wyniuchać problemy. I suppose that does make me the most suitable candidate. Oh, pro tip. If you ever get the chance, you ought to swing by the hill too. Powinniście także zajrzeć tam z góry, może zobaczycie tam wielkiego kondora, jeśli będziecie mieć szczęście. Bolo, nie widziałem. Mój Boże, pokazali tego Prince of Persia od twórców Dead Cells? Nic nie widziałem. To dzisiaj. O, znaczy teraz nie będę oglądał, ale dziękuję za cynk. Nie widziałem tego jeszcze. Więc zaraz po transmisji sprawdzę. Czyli karciarz. To on jest już jest na mapie? Jest już na mapie. Bardzo dobrze. Committee Notice Board. Tutaj jest... Co tutaj jest? Michela. Tutaj mogę sobie odsapnąć. Przydałoby się w zasadzie. O, jest słabeczka, proszę. Dzisiaj, jeśli chodzi o Prince of Persia, to czytałem, że od nowa zaczęto robić Sands of Time, że już nie robi tego Mumbai, tylko robi to Montreal i zupełnie nowa grafika, nowe mechaniki, wszystko nowe. Dobranoc, Gustapie. Ja też powoli będę kończył. Znaczy jeszcze z 15 minut 20 pogram. Może tą misję teraz zrobię jeszcze. A też powoli trzeba kończyć. Karty. Proszę, kupujemy oczywiście. Przedmioty. Eter. Jeden jest tylko. High Potion. Wszystkie trzy kupię. Co tu jest jeszcze? Cushion. Cushion nie potrzebuję. Smelling Salts do przebudzenia. Też nie. Phoenix Down potrzebuję na pewno. Jeszcze ze trzy. Przy moim stylu gry to na pewno potrzebuję. Droga Sophie, słyszałem same dobre rzeczy. Ja jeszcze nie widziałem. Nie mam takich chodów jak ma Filip, który już obejrzał tam chyba jakieś odcinki. Więc no czekam. Dzisiaj premiera. Dzisiaj nie, jutro. Gale Impulse. Gwarantowane trafienie. Dobrze, odblokujemy. Czyli impuls wichru. Na razie dzisiaj nagrałem shorta takiego o tym, jak wymawiać Fallout. Słowo Fallout. I powiem wam, zaraz sprawdzę, jak się wyświetla. Te shorty się całkiem nieźle wyświetlają, bo ma
3,5 tysiąca wyświetleń w ciągu tam kilku godzin. I cóż. Chyba okej. I proszę Państwa, przybyło trochę subskrypcji. Brakuje tylko 72 osób do 36 tysięcy. Gdyby ktoś z Was jeszcze nie subskrybował i uznał, że warto wesprzeć mnie w ten sposób, że skorzysta z tego, iż naciśnie i kciuka w górę, i dzwoneczek, i subskrypcję, to będzie mi bardzo miło. Gdzie jest to? Tutaj też jest karciarz. Też karciarka chyba. Archerze, prawdopodobnie w sobotę. Jak nie w sobotę, to w przyszły poniedziałek zapewne. No. Chadley. The legend also tells of the gifts Phoenix bestowed on the kind angler. As thanks for his fire, the great bird brought forth no to będzie pewnie jakiś dodatkowy boss super. So when next you partake of the region's seafood, remember to praise Phoenix. Ale będzie, na pewno. Niech pojawi się jakiś powód do tego. Zastanawiam się, czy nie zrobić shorta o Unicorn Overlord. Bo to dwa fajne słowa są. Choć z shortami to jednak trzeba bardzo treściwie. Ja nagrałem tę wersję o Falloutie chyba trzy różne, ale były powyżej minuty. Już tam mówiłem o tym, że w latach 50. właśnie było dużo takich detonacji bomb atomowych i kontrolowanych oczywiście. No i wtedy to słowo zostało ukute. A mam oczywiście pogłaskać tego dziada. No dobra, głaszczę cię. Kiedy grillowanie pogromca czarabińskich wiewiórek. Wspaniała sywka. Dobra, Archer mówi, żebym tutaj poszedł. No dobrze, to teraz posłucham. Czasami słucham, jak jest bez walki, będzie szybko, to zerknę z tym. Jenny, dobranoc. Dzięki, że wpadłaś. Dobra, no ależ to ładnie wygląda. Boom. Divine Intel, Phoenix Sanctuary. Jest świątynia Feniksa. Proszę. Tak. O, jak to się robiło? Już nie pamiętam teraz. Kurak, dobry wieczór. Bolo, bardzo chętnie sprawdzę to. No i co jeszcze raz może... Commence. Dobra. Commencing. Aha! Dobra, jeszcze raz. Tu. Raz, dwa. Retry. Muszę zapamiętać po prostu. Teraz się chyba udało, nie? Teraz synchronizacja gotowa. Dostałem doświadczenie drużyny. Charlie zaraz coś powie. Doskonała synchronizacja. Mam nadzieję, że nasze badanie pozostałych świątyń pójdzie równie płynnie. Fantastycznego. No nie będę chciał długo czekać. W sobotę raczej zrobię transmisję z FF7, tak? Bo obiecałem z FIFA zrobić. Zwykle planowałem, że czwartki będą złodziejskimi czwartkami, ale niestety czwartki w najbliższym czasie będę mieć zajęte. Wobec tego, skoro nie w czwartek, to w piątek. I to by dało mi możliwość w siódemkę Rebirtha zagrania w sobotę, a w niedzielę, niedziela z Sekiro. Tak, niedziela z Sekiro.
Mavericku abonamenty od elektroników, ale jakie elektronicy mają abonamenty? Ja nie płacę za żaden abonament do elektronikom. Wspaniała. Ja wiem, że to jest takie nudne powtarzanie, ale czasami trzeba podkreślić, że coś jest dobrego. Jest tyle negatywności w świecie, że warto podkreślać, jeśli coś jest fajne. Czy pójdziemy zabić tamte ptaszory? Tutaj jest, popatrzcie. To jest latarnia morska, taka wielka. Oj. Zemzelecie, mój drogi. Muszę cię potraktować. Oj, gram teraz Redem. Dobra. Chyba coś. Zmieniłem drużynę niechcący zupełnie. Dobra, koniec. Spells bizarre. Chill. Załatwione. Jeśli już miałbym kupować soundtrack, to raczej bym wziął na winylu, wiesz? Więc, bo podejrzewam, że wersja cyfrowa i tak będzie na jakimś Spotify'u, a ja lubię mieć ładnie wydane płyty. Ogólnie jestem zwolennikiem tego, by mieć wersje fizyczne, bo kto wie, jak co będzie, jeśli będzie koniec świata, w sensie takim, że skończy się dostęp do mediów cyfrowych. Dobrze jest mieć jeszcze jakieś media fizyczne. Dlatego na przykład kupiłem przed chwilą, czy dzisiaj kupiłem Sekiro na płycie. No dobrze, to tutaj tak? O, tu jeszcze kawał drogi do tej latarni morskiej. Natomiast, jak już chyba kiedyś mówiłem, nie wiem, część z was na pewno wie, że fundacja Game Music wydaje przepięknie przygotowane płyty z muzyką do Baldur's Gate, do trójki, muzyka Borisława Slavova. I prawdopodobnie będę mieć konkurs, w którym będzie taka płyta do wygrania. Czy to jest, tam są, to jest kilka, tam chyba trzy płyty są, dokładnie pamiętam. Przepiękne wydanie. I jeśli ktoś jest miłośnikiem Baldura III, to już teraz zapowiadam, że taki konkurs będzie i taka płyta będzie do wygrania. Coś wymyślę właśnie związanego z Baldurem i pewnie z dwójką albo jedynką, przy których pracowałem. Więc żeby to trafiło do prawdziwego fana i żeby to było pytanie, na które nie można znaleźć odpowiedzi w Wikipedii albo w Google'u. Cóż to za obóz? Crumbling Fastness. Inspect the game board. Fort Condor! Tak! Tak, ja chcę Fort Condor! Wait, no! What happened to the proto relic? Ain't that what we came for? Oh, yes, of course. I seem to have zobaczę, jak wygląda ta walka. Po prostu tutaj na każdym kroku coś jest. Na każdym kroku. Coś jest zaskakującego, coś intrygującego, coś nieoczekiwanego. Tak, wchodzimy tam. Zobaczymy jak... To na razie dwa poziomy Fortu Condor pokonałem. Zobaczę, czy dam radę, nie? Bo to nie jest takie proste. Jest generał. Nie, księżniczka. Księżniczka jest w innym zamku. Chad! Mwah!
Does he really think we don't realize it's him? If he does, then he's farther gone than I thought. Friends, help us! The captain is in grave danger. Kapitan jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. We're doomed. All of us. What do you mean? We're nothing more than pieces in this game. Normally, we'd be stuck here, waiting on the board until someone came along to play with us. But all of that changed when the captain showed up. Ever since that day, we've been able to move around under our own power. I've never felt so alive. And it's all thanks to the captain. Without him, we're as good as dead. No właśnie, to trzeba uratować kapitana. So how should we handle this? Jak się tym zajmiemy? I don't think we can get the proto relic back without the captain. Bez kapitana nie odzyskamy yeah, proto reliktu. Musimy im pomóc, oczywiście. Oczywiście, że musimy im pomóc. To jest obowiązkowe. Dobra. Który to jest poziom? Hero Units. Tutaj mamy... Mogę być Stifą. Cloud do obrony. O, mogę zmniejszyć poziom trudności. Popatrzcie. Na razie nie chcę. Unit info. Dobra, gdzie jest? A, tutaj jest. Czyli tak, obronne jednostki, niebieskie, pokonują czerwone pokonują zielone pokonują niebieskie. To jest klasyczna triada, znana chociażby z serii Fire Emblem. Tak, w zasadzie chyba w każdym Fire Emblemie coś takiego było. Ogrodniku, no to jest, wiesz, to jest sporo pieniędzy, ale to piękny element kolekcjonerski, piękny przedmiot kolekcjonerski. Dobra, co mogę tutaj jeszcze zrobić? Mogę... Balanced. Dam sobie balance na razie. Dobra, spróbuję. Spróbuję tylko raz, bo też czas ucieka. I cóż jeszcze? Zaczynamy. Begin the match. Three Houses nie było. No to prawda. Three Houses chyba nie było. Dobra. To jest jaka jednostka? Co to za jednostka jest w ogóle? Tylko ogólna chyba. Czyli tutaj muszę dać jednostkę Lead Vanguard. No ale te tytany, to co to jest w ogóle? Co to za skandal? Za jakiś... Elite Enforcer. Tutaj znowu Elite Vanguard. Idźcie, chłopaki. No. To dobrze, że dałem teraz tego łowcę, czy też rangera. Co tutaj się dzieje? Jeszcze muszę chwilkę poczekać, jeszcze momencik. Teraz. O Boże, no to chyba po mnie. Ckliwa mewo, jak widzisz, staram się pokonać zło. Teraz na te czerwone potrzebuję...
Ili potrzebuje Enforcers. Dobra. A na tego potrzebuje... No, Vanguard. Ale co mam, jak mam te latacze pokonywać, to nie wiem za bardzo. Spróbuję Rangerem. Źle straciłem tylko punkt, to było bardzo głupie. Niego powinienem użyć awangardę. Tylko że na awangardę jeszcze mnie nie stać. Teraz. Przegram. Strzelcy, Ranger, dawaj strzelca. No i tak walka zaraz się skończy, więc nie tak mi się nie udało. Time's up, koniec. Ale spróbuję, później spróbuję, może nie na transmisji. Ale jeszcze będę w to grać później. Bo już jest bardzo późno. Mavericku, sądzę, że Stellar Blade może mocno namieszać, wiesz? To jest gra, która na pewno będzie wybierana przez graczy, natomiast będzie mocno krytykowana przez część mediów, tak? Przez taki Kotaku na pewno będzie pluć na tą grę, ile się da, tak? IGN będzie pluć strasznie, znaczy może nie cała redakcja, ale ogólnie będą głosy takie, że to jest gra plugawa. Nowi Purytania się objawią. VHS Pro, bardzo dobra gra, wspaniała gra. Na razie najlepsza gra w tym roku. Naprawdę, mówię to z pełnym przekonaniem. Było w tym roku już sporo dobrych gier, natomiast no to jest mistrzostwo po prostu. Wygląda na jakiś... Takie, czyli takie kiczowate, tak? Jakiś plac zabaw chyba. Mogę Chocoba pogłaskać? Otrzymałem kolejne złote pióro. Natomiast ja przewiduję, że Stellar Blade sprzeda się gwiaździście, tak? To będzie jeden z największych hitów sprzedażowych w tym roku. Nieoczekiwanych, bo takim na przykład nieoczekiwanym hitem był Helldivers. Naprawdę, zupełnie nieoczekiwanym hitem sprzedażowym. Rozmawiałem ze znajomymi z Sony i byli w szoku, jak ta gra się dobrze sprzedała, bo nikt tego nie oczekiwał. Więc teraz pewnie będą starali się jakoś skapitalizować jeszcze bardziej ten wyczyn. No i Stellar Blade chyba nieźle się Rise of the Ronin przyjął. Chociaż wyszedł w dniu, kiedy wyszła też Dragon's Dogma. Na całe szczęście dla Ronina Dragon's Dogma strzeliła sobie w stopę. Znaczy Capcom strzelił sam sobie w stopę tymi nieszczęsnymi mikrotransakcjami. Tomaszu, nie sprawdzałem, co się dzieje z flashbackiem. Znaczy mam tę grę kupioną, ale chyba nie była aktualizowana. Czekaj, nawet mogę zerknąć tutaj sobie gdzieś na jakiś Steam. Mam jakiegoś Steama tutaj?
zobaczę, co się dzieje z flashbackiem, ale wątpię, że działo się coś ciekawego. Flash. Flashback 2. New patch available. A jednak był. Kiedy to był? 30 stycznia była ostatnia aktualizacja. 30 stycznia aktualizacja była. Więc już 3 miesiące prawie. They certainly poured their energy into the promotional aspect. They'll be thrilled to hear it. Let's go. Dobra, idziemy na górę. VS Pro, tak, tak. To nie jest tak, że gram tylko w Sekiro. Pierwotny plan był taki, że gram w Sekiro tylko w niedzielę. Natomiast ja nie mogę bez tej gry wytrzymać tak długo. Ale z innej strony nie chcę zanudzać wszystkich grając tylko w Sekiro. Chociaż zauważyłem, że mało osób się raczej przy Sekiro nudzi. Ale też sobie chcę dać odetchnąć, gdyż jest to gra wzbudzająca dużo emocji bardzo. No Willu, ja nie mam, znaczy ulubionej, no Amiga z dawnych czasów, tak? Ale dla mnie ważna jest gra bardziej niż platforma. Mam to szczęście, że posiadam wszystkie platformy do gier, tak więc... Natomiast gdybym tak nostalgicznie, no to Amiga, bo to był komputer, który sam sobie kupiłem za własne zarobione pieniądze. Był to komputer, na którym byłem przez 8 lat w zasadzie. I do którego mam wielki sentyment, no po prostu ogromny sentyment mam do Amigi. Czy mogę? Jeszcze nic nie mogę zrobić. No Wyryku, ja na całe szczęście kupiłem to wydanie fizyczne, Deluxe. Co tu się dzieje? Tu są ci... Mugle! Są mugle chyba, nie? Kairi? Ta złodziejka z Midgaru? What the hell are you doing here? Just a little business venture. Grandma went off on another one of her biblical cheese summon of item. I swore to myself I'd make a killing outside the city so I could rub it in her face. To jest Karina, tak, to jest Karina. To jest Karina 100%. I could use another merc and you're not half bad. Not in a million years. Karina, wypad. Przestanie zabrać się najemnikiem, właśnie. What even is a merc? Nobody really knows. And besides, arguably this whole mess can be laid at your feet, mister. I came all the way out to Junon to strike it rich, but nobody knows we're here. Or even that we exist. Zero publicity, which means zero clients. Nie wreszcie, tak, ale Yuffie jest gorsza. Tak, bo to już znam z remake'u. Znaczy Yuffie też znam z remake'u, ale Yuffie jest bardziej irytująca niż Karina. What's your brand? Tall, blonde and not interested. Sounds like a one-way ticket to Bangkok. Cloud to tall raczej nie jest. Tall to jest Barrett. Tak dwa razy większy jest niż Cloud. What? Shut up. This thing can talk? Jakie thing? Oj, Red 13, ja bym jej odgryzł szyję. Aren't you just the most adorable boy? Hey, you know, I've always wanted a pet of my own. Come here. Red, zabij, zagryź ją, Red. Red, chłopie, zagryź, to w ogóle nie ma. Zagryź, uduś, rozerwij. Dobra. Zdecydowanie jest na poziomie Yuffie, jeśli chodzi o poziom żenady. And if we don't get one really soon, your CEO and PR head is as good as done. But not to worry. I put my creative skills to work and came up with this ditty. No, reklama jakaś. Pretty good, right? Chyba jakieś stwory zostały skuszone jej pieśnią. Monsters? What could have drawn them here? Flany, I'm tak? Sure your aggressive advertising has nothing to do with it. Please, Cloud, you've got to help me. After all, nobody knows how to take down monsters like a merc. No, Karina. So hire yourself. You're a pro, aren't you? Come on, don't be petty. I'll even give you nie bądź małostkowy jeszcze. Sprzedam jej maskotki Mugli. Wait.
lives are in as much danger as hers now. We have to fight. Red się za nią wstawił. Musimy walczyć, bo nasze życie również jest w niebezpieczeństwie. Padła propozycja, żebym zapisał stan. I to jest dobra propozycja, bo ja nie zapisywałem podczas całego tego spotkania stanu. Dawn of a New Era. Ile? 15 godzin na razie. Czekajcie, tylko zmienię sobie ekipę. Cloud Barrett. Wow, wow, yeah. Oje. Oje. Wcale nie fałszuję. O! O, te harmonie są nieoczekiwane. Nieoczekiwanego, coś dobrego w tym utworze. Ciekawe harmonie wokalne. Jupi Adam, no nie wiem, jak mnie Borusek zaprosi. Jeśli będzie takie zapotrzebowanie i dopasujemy się czasowo, to ja bardzo chętnie. Adam jest super gospodarzem. Dla mnie jest to zawsze wielka przyjemność się spotkać z nim. Co tam flany, kochane? Chcecie flany? Ona chyba ogień, nie? Tak, na pewno. Znaczy na pewno, tak sądzę. Tak jest, ogień. Kto z nas tutaj ogień ma? Barret ma. Nie, dobra, przyłączmy na Barret. Na Barretta. Jest fire. Twoja materia ulepszyła się tak bardzo, że możesz, że masz do dyspozycji bardziej silniejsze zaklęcia. Na przykład w przypadku zaklęcia ogień, jego moc została zwiększona z ognia do ogniary, a ostatecznie będzie ogniaga. Aby skorzystać z bardziej potężnych zaklęć, naciśnij kursory podczas wyboru komendy. Pamiętaj, że im potężniejsza magia, tym więcej punktów zużywa. Nie Fira, tylko... A nie, to Thunder mam w lepszej wersji. Nie, został tylko ten jeden. Wszystkie? O, kolejne plany. A co by było, gdybym... Dobra. Przełączę sobie na Tifa. Ona chyba też ma jakieś zaklęcie. Ma fire. Abilities. Fire Impulse. Pokonane wszystkie? Gnilisk? Gnilisk to trzeba go lodem. Lodem. Blizzard. O Boże, ile tego jest? Tutaj? I got this. Abilities. Tutaj mam Fireball Blade. Gotcha. Dobra. You're done. The abilities are triple slash. Spells, fire. The flames are more serious.
Synergy abilities, proszę bardzo. Relentless Rush. Piotrze! Drogi Piotrze, dziękuję za obserwowanie. I Boże mój! Co tu się dzieje? Drogi Piotrze, dziękuję za to, że wpadłeś z rajdem i przyprowadziłeś tylu znamienitych rajdowiczów. Co mi niezmiernie miło. Zakładam, że było grane Path of Exile. To dla mnie wielka przyjemność. Dziękuję serdecznie. Dla osób, które mnie nie znają, a pewnie większość z was mnie nie zna, ja nazywam się Ryszard Chmielowski. Możliwe, że przetłumaczyłem część waszego dzieciństwa, jak jeśli graliście w takie gry jak Diablo, jeśli graliście w takie gry jak Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Planescape Torment, Warcraft 3. No to ja to tłumaczyłem. I dalej tłumaczę gry, a przy okazji je transmituję z pozycji starszego pana. Fire, proszę bardzo. Jeszcze. Oho, White Moose. Dziękuję wszystkim, którzy dołączają do obserwatorów. Serdecznie dzięki. Bardzo mi miło. I Piotrze, no, wielkie szczęście uczyniłeś w domu moim tym pojawieniem się swoim. Zbadajmy ten mus, co on tam ma, na co jest. Nie ma żadnych negatywnych efektów. Szybko powitam. Boże, ile osób dołącza do obserwujących. Wszystkich was nie powitam, no ale całe szczęście się pojawiają powiadomienia też na czacie. Dziękuję bardzo. O, ciekawe stwory, gdyż trafienie ich atakami żywiołów sprawią, że będą pod wpływem presji, ale jednocześnie nabiorą odporności na dany żywioł. I kiedy zbiorą dość energii, wtedy wyzwolą potężny, magiczny atak. Piotrze, dzięki raz jeszcze i dziękuję wszystkim obserwującym nowo. Ja bym bardzo chciał robić poe, bardzo. No ale to niestety nie ode mnie zależy. Natomiast powinien pojawić się odcinek gier słów poświęcony Path of Exile. I będą tam pewne ciekawostki językowe z Path of Exile związane. Dobra, spróbujemy. Let's switch it up. Czy ja w ogóle jestem w stanie im cokolwiek zrobić? Dobra, użyjmy. Oj, nie jestem w stanie im zrobić. Abilities. Fire Impulse, zróbmy. Alberte, witam. Dziękuję za obserwowanie. Dobra, spróbuję teraz użyć innego. Teraz. O! Tundara! No właśnie, rzeczywiście mogę za darmo użyć magii. Ale już teraz chyba nie. Chyba, że Tifa może. Na pewno kurę rzuci. Oj! Zeżarł mnie dziad! Znaczy nie mnie, tylko prawie. Synergia, jeszcze nic nie może działać. Ha! Jak praca nad tłumaczeniem poe. Powiem tak. Ja raz jeszcze bardzo bym chciał pracować nad tłumaczeniem poe, ale sytuacja wygląda tak. Nie pracuję nad tłumaczeniem poe. Z drugiej strony wy wiecie i ja wiem, że gdybym pracował nad tłumaczeniem poe, musiałbym powiedzieć to samo. Więc wy będziecie twierdzić, że ja pracuję nad tłumaczeniem poe 2. Ja bym bardzo chciał, no ale nie pracuję. Byłoby mi bardzo miło. Ale cóż. Robiłem wszystkie diabły. Robiłem wszystkie Dungeon Siege też. Jeśli ktoś pamięta w ogóle jeszcze takie gry jak Dungeon Siege. Ale chyba niestety. Kurczę, to ich zabicie jest jakiś. O, w końcu dziad jest! Popie, idź tutaj.
Limit masz. Limit. Czy to Barret ma limit? Fire in the hole. Oczywiście, w którego puszczamy w B. O, jeszcze zaraz będę mieć przywołańca. Abilities. Triple slash oczywiście poruszę. Taki nic nie zrobiłem po prostu. Nic nie zrobiłem. Items. High potion na Barretta. I na siebie powinienem rzucić też. Kurczę, co za przeciwnicy po prostu. No to Piotrze, ja tłumaczyłem Dungeon Siege 2, chociaż bardzo tam nie jestem zadowolony, bo była gra, która nie wspierała dobrze tłumaczenia nazw przedmiotów magicznych. Trzeba było robić różne dziwne cudawianki, żeby te nazwy się wyświetlały dobrze. Aż dziwne jest, że to dla kogoś może być część dzieciństwa, no. Ale to po prostu pokazuje, jak stary jestem. Items. Jeszcze raz High Potion. Dobra, użyjmy. Co my tutaj mamy? Ifrita? Niech będzie Ifrit. Ja wspominałem, ile lat już wspominałem. 32. Dobra, proszę, summon abilities. Radiant Plume. Zdolności synergii. Restless Rush na dwójkę. Na B. Ale szło! Limit jeszcze! Somersault, moja droga. Dawaj, wykończ tego dziada. Dobra, jeden wykończony. I zaraz drugi będzie wykończony. Tylko nie daj się zeżreć! Summon abilities. Crimson Dive. Focus strike. Yes. Wow. Now I know why I wasn't getting any customers. Dobra walka. Dobra walka. I'm glad you learned something. Nowe Tristram. Serdecznie dziękuję. Ładna ksywka. Nowy Tristram. Anyway, I'm gonna split, but I'm sure you can take it from here. Catch you later, fellow merc. Chocobo gear designed by przez Karynę. Wanna leave with mama? Red, zagryź ją, chłopie. To twoja ostatnia szansa. Przegryź jej szyję, niech tętnice zaczną sikać krwią. Red, zna się, to była... Miałeś okazję. Miałeś taką okazję. I should have known Avalanche could hold their own. No, Avalanche to są stare twardziele. What happened to that merc? She moved on. Bummer. Well, guess bardzo żałuję, że tej gry nie mam po polsku niestety. Na razie, bo oczywiście kiedy pojawi się wersja PC-towa, to Ogród Balam zrobi polską wersję. For real? I can't believe you didn't say anything. Best buds don't keep secrets, you know. But I hope you'll lend me a hand the next time I need help. Słuchaj, Tobi, zrobiliśmy ci przysługę wielką. Red 13. O, moja. Teraz wszyscy mnie kochają, to jest problem. Wszyscy będą chcieli zaciągnąć Clouda na schadzkę. I to jest też świetny moment, żeby zapisać stan gry. I na dzisiaj zakończyć transmisję. Sophie, ja też uciekam, dzięki, że wpadłaś. Poczekajcie, chyba muszę zapisać, nadpisać stan. Pierwsze co zrobię, to co z remake, od razu pre-order na Steamie. No, wspaniała gra. Kurczę, fenomenalna gra. Ja się bawię przynajmniej doskonale. Thief, Biblical Cheese Summer będzie w piątek, jeśli już. Simonie, witam.
I cóż, skoro drogi Piotr przyciągnął tylu widzów, za co bardzo mu dziękuję, to może trzeba będzie część posłać dalej, jeśli mamy kogoś znajomego teraz nadającego. Jest Jenna, jest Lubię Stare Gry, jest... O! To wyślemy, proszę Państwa, do koleżanki, która gra w Diablo i to dobrze gra w Diablo. Diablo 2 Resurrection, czyli też grę, którą robiłem. O, ach, wszędzie gry, które robiłem. Więc wysyłamy Was do Mrocznej Kamili. Już za momencik. Dziękuję Wam serdecznie za dziś i było mi niezmiernie miło. Widzimy się w piątek na Złodzieju, prawdopodobnie w sobotę na Final Fantasy VII dalej i w niedzielę Sekiro. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Karaluchy, podpoduchy, szczybawki na zabawki. Rajdujemy i pa, pa!